Razem wspieramy dziecięce marzenia. Szanowni Państwo, co roku każdy z nas rozlicza się z Urzędem Skarbowym, dzięki czemu można przekazać 1% na dowolnie wybrany przez nas cel. Nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów, a mimo to możemy pomóc w realizacji dziecięcych marzeń. Co prawda kwota przekazana przez jedną osobę jest zazwyczaj niewielka, ale jeżeli będzie nas więcej, to najmłodsi naprawdę odczują ogromną pomoc ze strony świata dorosłych. Więc jeżeli chcielibyście Państwo razem z nami pomóc w realizacji dziecięcych marzeń, to uprzejmie prosimy, by przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Akademii Zagłębia Sosnowiec. Jak to zrobić? Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Więc komu ponownie możemy pomóc, przekazując 1%? Na pewno są to rodziny wielodzietne, rodziny żyjące w biedzie, dzieci pokrzywdzone przez los, dzieci grające w Akademii Zagłębia Sosnowiec oraz dzieci z Zagłębia Dąbrowskiego. Razem wspieramy dziecięce marzenia. Szanowni Państwo, co roku każdy z nas rozlicza się z Urzędem Skarbowym, dzięki czemu można przekazać 1% na dowolnie wybrany przez nas cel. Nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów, a mimo to możemy pomóc w realizacji dziecięcych marzeń. Co prawda kwota przekazana przez jedną osobę jest zazwyczaj niewielka, ale jeżeli będzie nas więcej, to najmłodsi naprawdę odczują ogromną pomoc ze strony świata dorosłych. Więc jeżeli chcielibyście Państwo razem z nami pomóc w realizacji dziecięcych marzeń, to uprzejmie prosimy, by przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Akademii Zagłębia Sosnowiec. Jak to zrobić? Wszystkie. Na koniec sezonu 2018-2019 oba zespoły żegnały się z Ekstraklasą, a w tym sezonie jeden z nich walczy, żeby do tej Ekstraklasy wrócić. Jest naprawdę blisko, natomiast ten drugi walczy przed tym, aby nie znaleźć się w strefie spadkowej. Dzisiaj dochodzi do ciekawego meczu, patrząc z perspektywy historii spotkań pomiędzy tymi zespołami. Rozpoczynamy 30. kolejkę zmagań Fortuna pierwszej ligi. Stadion Ludowy, ulica Kresowa w Sosnowcu, Zagłębie Sosnowiec, Miedź Legnica na ten mecz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Łukasz Walczak i Michał Grzyb. No, kiedy spojrzymy na ostatnie mecze jednego i drugiego zespołu, trzeba powiedzieć, no, ciężary, bo Miedź, która miała znakomitą serię 16 meczów bez porażki, przegrywa ze Stomilem Olsztyn, remisuje z Podbeskidziem Bielsko-Biała i remisuje z Sandecją Nowy Sącz. Natomiast Zagłębie w ostatnich 4 meczach 3 remisuje i w jednym lepsi okazują się rywale. Przegrywamy z Koroną Kielce 1-2. Ostatnie 2 spotkania Zagłębia to wyniki 0-0. No, na pewno trzeba się cieszyć, że gola nie tracimy, ale trzeba się, Łukaszu, martwić, bo również gola nie strzelamy. No, nie strzelamy bramek i faktycznie nie tworzymy też dużo sytuacji. O ile ten remis z ŁKS-em możemy tutaj rozpatrywać w kategorii sukcesu, bo wiadomo, że ŁKS dysponuje mocnym zespołem, o tyle w Rzeszowie na pewno spodziewaliśmy się więcej, nie tylko jeśli chodzi o ten aspekt punktów, ale przede wszystkim jeśli chodzi o aspekt gry. No tak, mamy zmiany przede wszystkim w drużynie Zagłębia. Jak jesteśmy przy składach, no to poznajmy, w jakich wystąpią oba zespoły. Drużyna gości w bramce Paweł Lenarcik, następnie z numerem 8 Czuka, z 10 Maxime Dominguez, 13 Jean Borde Autenecza, 18 Kamil Zapolnik, 20 Damian Trond, 23 Jurich Karolina, 25 kapitan zespołu Nemanja Mijuskowicz, 27 Bruno Garcia, 70 Maciej Śliwa i numer 99 Martin Jens Gamelby. Jeżeli chodzi o drużynę Zagłębia, w bramce Michał Gliwa, następnie z 6 João Oliveira, 8 Szymon Pawłowski, 9 Szymon Sobczak, 11 Wojciech Kamiński, 13 Wedran Dalicz, 16 Dawid Rędak, 26 Michał Masłowski, 77 Dominik Jończy, 94 Dawid Gojny i 96 Wojciech Szumilas. Jeżeli chodzi o zawodników rezerwowych, możecie zobaczyć ich spokojnie na waszych monitorach. Jeżeli chodzi o skład Zagłębia, no to co przede wszystkim rzuca się w oczy, to, że rozpoczynamy dzisiaj z Szymonem Sobczakiem wyjściowej 11 na ławce rezerwowych Wamara Sanogo. Dzisiaj nie ma także Mateusza Bodziocha, który ze względu na kontuzję nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. No i wraca od pierwszej minuty na lewe wahadło Dawid Gojny, natomiast Quentin Sedor na ławce rezerwowych. Na prawej stronie Dawid Ryndak, cały czas pod nieobecność Filipa Borowskiego.
Faktycznie te dwie zmiany, o których powiedziałeś, plus ta absencja Mateusza Bodziocha w pierwszym składzie, wraca na tą pozycję półlewego środkowego obrońcy w tym trzyosobowym bloku Wojtek Kamiński. No tutaj rzeczywiście te dwa mecze, w których wystąpił Sanogo od pierwszej minuty, no możemy rozpatrywać w kategoriach zabiegu, który nie do końca się udał, bo oczywiście napastnika rozliczamy z bramek, a Sanogo w tych dwóch meczach bramki nie zdobył. No właśnie, też trudna sytuacja w Amery Sanogo w tych spotkaniach, bo to jest zupełnie inna charakterystyka, jeżeli chodzi o napastnika, niż Szymon Sobczak. No i dzisiaj Sopel wraca. No i myślę, że też gdzieś jakaś taka sportowa złość, że dwa mecze ostatnie rozpoczynał na ławce rezerwowych, spowoduje, że będziemy świadkami bardzo dobrej gry Szymona, który przed momentem właśnie był bliski otrzymania piłki, ale prowadzący to spotkanie Tomasz Marciniak z Płocka nieco zmylił naszego napastnika, ponieważ to podanie od Michała Masłowskiego odbiło się od nóg arbitra i poleciało w zupełnie inną stronę. Oczywiście rzut sędziowski, piłka na korzyść Zagłębia, którą niestety tracimy. Jeżeli chodzi o drużynę Miedzi Legnica, no to trzeba tutaj oddać, że zespół Wojciecha Łobodzińskiego spisuje się kapitalnie w tym sezonie. Ta seria 16 meczów bez porażki, o której wspominałem. Do tej pory Miedź przegrała 3 spotkania, z czego 2 ze Stomilem Olsztyn i raz z ŁKS-em Łódź. No i ta przewaga nad Widzewem stopniała i trzeba przyznać, że mimo tego, że Miedź jest liderem, no troszeczkę nerwowo zrobiło się w tej części Polski. Zrobiło się nerwowo, więc Miedź na pewno tutaj przyjechała do Sosnowca po to, żeby zainkasować 3 punkty i przybliżyć się do awansu, bo niewątpliwie to jest cel postawiony przed trenerem Łobodzińskim, trenerem, który dopiero jest na starcie tak naprawdę swojej kariery trenerskiej, natomiast no, ten start może mieć wymarzony, bo może go okrasić awansem i tutaj przypomina to trochę drogę, którą przeszedł trener Dudek tutaj w Sosnowcu, bo to też była jego pierwsza praca jako samodzielnego trenera i okraszona została również awansem do Ekstraklasy. Zagłębie dzisiaj w białym komplecie strojów z kapitanem Dawidem Gojnym. Do tej pory kapitanem był Michał Gliwa, który oczywiście jest w tej całej hierarchii trzeci do opaski kapitańskiej. Na ławce rezerwowych pierwszy nominalny kapitan, a więc Łukasz Duriszka. Dzisiaj Michał w komplecie czarnym i przyznam Ci szczerze, że w ostatnim czasie bardziej mi jakoś do niego ten biały trykot pasował. Rozmawiałem z Michałem na temat tych meczów na zero z tyłu. Przyznał, że oczywiście dla niego indywidualnie jest to bardzo, bardzo dobra statystyka, natomiast no, wolałby rzeczywiście tego gola wpuścić, ale żeby po końcowym gwizdku zespół świętował 3 punkty. Szymon Pawłowski, Dawid Gojny, walka teraz w powietrzu, jedna główka, druga, trzecia, Żao Oliveira, piękne przyjęcie klatką, piersiową, odegranie do Szymona Sobczaka, ucieka już Wojtek Szumilas, ale podania nie otrzymał jeszcze Michał Masłowski, ostre wejście w środkowej części boiska w nogi rywala, a teraz Miedź z kontrą i niedokładne podanie do Mingeza, piłka skierowana prosto do Michała Gliwy. Dobra, mała gra w środkowym sektorze Miedzi, natomiast podanie niedokładne i tutaj z łatwością przechwyciliśmy piłkę. Witam oczywiście wszystkich naszych kibiców na naszym czacie. Piszcie, gdzie nas słuchacie, gdzie śledzicie wynik. Przypominamy cały czas, że trwa jeszcze zabawa dla wszystkich kibiców mieszkających poza granicami naszego kraju. Wysyłajcie swoje zdjęcia, jak kibicujecie Zagłębiu, czy to przed komputerem, przed telefonem, czy to przed telewizorem. Zdjęcia wysyłajcie na mój adres mailowy michal.grzyb@zaglebie.eu. Już dotarły zdjęcia z Niemiec, z Islandii, ze Stanów Zjednoczonych, także ta sosnowiecka, zagłębiowska emigracja jest naprawdę wszędzie. Czekam cały czas jeszcze na Wasze zdjęcia. Dawid Gojny. Wycofanie teraz do Wojtka Kamińskiego. Dzisiaj pod nieobecność Mateusza Bodziocha Kamyk na tym półlewym, w tym tercecie obronnym. Na prawej stronie Dominik Jończy, w środku Vedran Dalić, który dzisiaj rozpoczyna właśnie wyjściowe 11 ten mecz. No wraca do składu po chwilowej absencji. Wydaje się, że te dwa ostatnie mecze możemy być zadowoleni z tego, jak ten blok obronny funkcjonował. Dzisiaj wypada Bodzioch. Natomiast no, ta trójka, która dzisiaj występuje na boisku, też grywała wiele meczów w tym sezonie razem, więc myślę, że to też nie będzie jakiś tutaj dla nas wielki problem. No właśnie, jeżeli chodzi o te mecze z Miedzią Legnica, fajnie to wyglądało właśnie w tym sezonie 2018-19. Wygrywamy u siebie 3-1, później na wyjeździe 2-0 i w tym ostatnim spotkaniu 2-2, w tym spotkaniu dodatkowym po podziale tabeli. Natomiast po spadku już do pierwszej ligi wygrywamy u siebie 1-0, później na wyjeździe 2-0 i mecze, w których później raczej no nie cieszymy się po końcowym gwizdku. Przegrywamy u siebie 0-2, później na wyjeździe remis 1-1 na koniec poprzedniego sezonu i teraz na jesieni, no mówiąc kolokwialnie, dostajemy baty, przegrywamy 0-4 i można powiedzieć, że był to mecz do jednej bramki. Miejmy nadzieję, że dzisiaj
tak ten mecz wyglądać nie będzie. No, rzeczywiście był to mecz, który widujemy rzadko, jeśli chodzi tutaj o nasz zespół, czyli zostaliśmy totalnie zdominowani przez rywala, co też odzwierciedlił wynik bardzo wysoki. I z tego co wiem, no jest to najwyższa porażka w tym sezonie naszego zespołu. Tak jest. Natomiast Miedź Legnica wygrywała swoje mecze, zdobywając 4 gole 3 razy w tym sezonie. A więc też tutaj drużyna Wojciecha Łobodzińskiego potrafi dużo strzelać, a teraz stracił piłkę w środkowej części boiska Wojtek Kamiński, ale Vedran Dalić dobrze ustawiony za jego plecami przejmuje piłkę. Zagranie do lewej strony, Wojtek Szumilas teraz schodzi na pozycję wahadłowego, zagranie wzdłuż linii do João Oliveiry, a piłka po wybiciu Miłuszkowicza wpada tutaj gdzieś na trybunę VIP-ów. Mocno Czarnogórzec trafił w piłkę, ale też niecelnie. No i trzeba było tutaj spoglądać, żeby przysłowiową czapę nie dostać. Szczerze mówiąc, zaskakujące zachowanie obrońcy, bo mógł z łatwością tylko piłkę zagrać w aut, natomiast wyekspedywałem tutaj mocno i nasz speaker, który jest ustawiony tutaj w budynku klubowym, był zagrożony tym, że może ją oberwać. Wiesz, co łączy Miedź Legnica i Zagłębie z Ekstraklasą z obecnym składem? Pewnie Szymon Pawłowski. Tak jest, Szymon Pawłowski rozegrał przeciwko Miedzi najwięcej meczów, jeżeli chodzi o nasz zespół, bo 7, 3 w Ekstraklasie, 4 w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi, zdobywając 2 gole w tych spotkaniach. Natomiast jeszcze jest Wamara Sanogo, który ma tych meczów 4. 2 w Ekstraklasie, 2 w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi, ale także reprezentując barwy Legii rywalizował z Miedzią, oczywiście jako klub, bo tutaj oczywiście nie wliczamy tego do tego bilansu. No i 2 gole zdobyte jeszcze za czasów Ekstraklasy przeciwko Miedzi. No i oczywiście Wojciech Łobodziński, który strzelił nam 2 bramki w 2017 roku, kiedy to przegraliśmy na wyjeździe wysoko 1-4. To tyle, jeżeli chodzi o te powiązania. A jeżeli spojrzymy już na całkowity bilans spotkań Zagłębia i Miedzi, to w 30 meczach ligowych ten bilans jest lepszy dla nas. 13 zwycięstw, 7 remisów i 10 wygranych. Miedzi bilans bramkowy minimalnie lepszy dla nas, 36-35. To tyle, jeżeli chodzi o te statystyki tak zwane historyczne. Teraz w ataku Zagłębie Dominik Jończy. Weszliśmy na połowę Miedzi, zamknięta teraz ekipa gości na własnej połowie. Dawid Ryndak na prawej stronie, Jurij Karolina obok niego. Ryndak zagranie w 16, ale nie bieg tak ani Szumilas, ani Szymon Pawłowski. Niezły początek Zagłębia, jesteśmy na połowie Miedzi, to my częściej utrzymujemy się przy piłce. Na razie nie mamy z tego jeszcze sytuacji, natomiast jeśli będziemy utrzymywać piłkę, jeśli będziemy Miedzią na połowie przeciwnika, to tutaj przyspieszając grę, czy przez boczny sektor, czy przez środkowy, jesteśmy w stanie taką sytuację sobie stworzyć. A my pozdrawiamy teraz z Kanady, a dokładnie Vancouver, a więc rodzinę Nikolasa Korzenieckiego. Cieszymy się, że jesteście znowu z nami. Pozdrawiamy Wyspy, pozdrawiamy Bergamo. Witam Cię, Irku. Bardzo miło było się spotkać tydzień temu w Bergamo, także też przy okazji czasami wyjazdów można spotkać kibiców Zagłębia, co bardzo mnie cieszy. A teraz wróćmy do tego, co dzieje się na boisku. João Oliveira przewracany przez rywala, co prawda utrzymał się jeszcze na nogach, pokazuje Tomasz Marciniak, że nie będzie rzutu wolnego dla Zagłębia. No i Jurij Karolina, odegranie do Lenarcika, który w tym sezonie 14 razy zachowywał czyste konto, no ale mając taką defensywę, między innymi z Autenecze czy Miłuszkowiciem na środku, można być spokojnym, jeżeli chodzi o grę przed bramką. No, tym bardziej, że Miedź zazwyczaj jest zespołem, który dominuje nad przeciwnikiem. Wiadomo, że wtedy łatwiej się broni, bo ta piłka siłą rzeczy jest zawsze bliżej bramki przeciwnika. O ile zespół potrafi sobie poradzić z atakiem szybkim przeciwnika, to wtedy tych bramek rzeczywiście nie traci dużo. Dawid Gojny na lewej stronie boiska poradził sobie teraz ze Śliwą. Wojtek Kamiński na prawą stronę, Dominik Jończy. Podanie do Szumilasa, który jest faulowany i będzie pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Spóźniona interwencja na 20, może 22 metrze. Chyba faulował Trąd. Popraw mnie, jeżeli się pomyliłem. Masz rację, Trąd faulował, Damian Trąd ukarany żółtą kartką. Spóźniona interwencja w ślizgiem. Tutaj Wojtek pierwszy dotknął piłkę i dobra decyzja sędziego o ukaraniu Trąda żółtą kartką. 10 minuta tego spotkania, rzut wolny dla Zagłębia. Damian Trąd w tym sezonie już 6 żółtych kartek zarobił. Teraz jest to kartka numer 7.
i szansa dla Zagłębia. No myślę, że jest to miejsce, z którego można pokusić się uderzenie do bramki. Przy piłce ustawieni Masłowski z Szumilasem. Ustawiałbym tu bardziej, jeśli mielibyśmy uderzać bezpośrednio, że będzie uderzał Wojtek Szumilas lewą nogą. No to Michał Masłowski zostawił piłkę, jednak Wojtek Szumilas, lewa noga Szumilas, strzał obok słupka, posłana piłka, no ale Szumi tutaj dobrze kombinował, bo Lenarczyk był ustawiony na środku bramki, a że Szumi uderzać potrafi, dobrze o tym wiemy, no popisał się przede wszystkim przepięknym golem w Kielcach w rywalizacji z Koroną, co prawda przegraliśmy tamto spotkanie, ale zaskoczył Lorenza. No wykorzystał wtedy jego złe ustawienie, tutaj wtedy bramkarz Korony Kielce spekulował, że będzie to dośrodkowanie, ale chwała też Wojtkowi, że zauważył złe ustawienie bramkarza i to wykorzystał. Tutaj strzał niecelny, także bramkarz jeszcze nie do końca został sprawdzony. No tak, jeżeli spojrzymy w ogóle na strzały w tym sezonie, no to Wojtek Szumilas jest drugi w całej klasyfikacji. 65 strzałów w tej kampanii oddał Szymon Sobczak, z czego tych strzałów celnych było 28, natomiast Wojtek Szumilas uderzał 59 razy, nie wliczając oczywiście tego, co się już dzieje w tym spotkaniu, ale ten procent strzałów celnych zdecydowanie niższy, bo tylko 14 uderzeń zakończonych gdzieś tam lotem w światło bramki. Ale to też wynika pewnie z tego, że ta odległość do bramki, z której strzał oddaje Szumilas, jest większa niż Szymon Sobczak. Ale jest to drugi w naszym zespole zawodnik, który podejmuje najwięcej prób. Trzeci jest Szymon Pawłowski, tych strzałów 51 i 19 z nich zakończonych w światło bramki. No dużo miejsca mają tutaj nasi środkowi obrońcy i to ta trójka zawodników najczęściej, przynajmniej do tej pory, ma kontakt z piłką. Wynika to też z ustawienia Miedzi Liegnica, która tutaj ustawiona jest w średnim pressingu i zostawia nam miejsce do tego, żeby ta trójka środkowych obrońców mogła rozgrywać piłkę. Atakuje Zagłębie prawa strona, Dawid Ryndak, wyszedł Lenarcik. No i pytanie, czy tam czasem już nie interweniował poza polem karnym, bo tak tą piłkę dotknął, wyrzucił, troszeczkę przypomniał mi się mecz Lazio-Milan teraz w ostatniej kolejce Serie A i tam była tylko żółta kartka poza szesnastką, po zagraniu piłki ręką. No teraz było tak naprawdę chyba na pograniczu błędu, bo nie interweniował ani arbiter liniowy, który był najbliżej tej sytuacji. Nie było też sygnalizacji z VAR-u, że coś tutaj trzeba obejrzeć, także gramy dalej. No jak na razie musimy przyznać, że Miedź nie potrafi przejść za środek boiska. Rzeczywiście tutaj kontrolujemy grę, wszystko rozgrywane przez Zagłębie. Bardziej Miedź czeka na swojej połowie, nie wiem czy to jest bardziej na zasadzie nieco wciągnięcia nas do siebie, uśpienia rywala i za moment Miedź przyspieszy i właśnie tak się dzieje. Zapolnik wrócił po pauzie za żółte kartki, nieobecny podczas spotkania z Sandecją Nowy Sącz. Dzisiaj już od pierwszej minuty i jesteśmy zaskoczeni, bo na ławce rezerwowych Patryk Makuch, a więc najlepszy strzelec z drużyny Miedzi, który w tym sezonie zdobył 10 goli, dorzucił 7 asyst i mówiliśmy o strzałach. No to jeżeli chodzi o Miedź, to 89 oddał już w tym sezonie Patryk Makuch, rozgrywający no najlepszy sezon w swojej karierze. No być może trener Łobodziński zostawił go na kolejną połowę tego spotkania. Rzeczywiście ten początek tutaj dla Zagłębia, natomiast tempo też meczu na razie mocno sparingowe, tak jak cały ten anturaż tutaj nam towarzyszący, bo na razie jest bardzo, bardzo cicho. Gamelbi próbował wcześniej dośrodkować, jeszcze raz Duńczyk, wysoka piłka, lewa noga, Dominik Jończy, odepchnięty Zapolnik, nie było tam faulu, czyści wszystko na prawej stronie, wracający do defensywy Dawid Ryndak. W tym sezonie Miedź Legnica 49 goli zdobytych, 21 straconych, co też powoduje, że Miedź ma najlepszą defensywę w tym sezonie. Drugi Chrobry Głogów, tych goli straconych 27, jeżeli mnie pamięć nie myli. 29 straconych goli przez Koronę Kielce. No i taka mała ciekawostka. Więcej goli pada w spotkaniach Zagłębia ligowych niż w meczach drużyny z Legnicy. 70 goli oglądali kibice w spotkaniach dzisiejszych gości, natomiast jeżeli chodzi o mecze Zagłębia, tych goli padło
74, chociaż w ostatnich dwóch kolejkach akurat nie oglądaliśmy żadnego trafienia. A teraz w ataku goście. Lewa strona boiska, Bruno Garcia, próba dośrodkowania i sugerują zagranie piłki ręką przez Dominika Jończego zawodnicy Wojciecha Łobodzińskiego, który teraz poprawia czapeczkę z daszkiem na swojej głowie, a Zagłębie kontruje Dawid Ryndak. Mocne podanie takie poprzeczne, natomiast piłka nie dociera do Szymona Pawłowskiego. Troszkę martwi mnie tutaj zachowanie zawodnika Miedzi Legnica, który totalnie odpuścił te akcje, stanął w miejscu i nie mógł wierzyć w to, że sędzia nie podyktował rzutu karnego. Mamy tutaj VAR, więc pewnie za chwilę, jeśli będzie przerwa w grze, no będzie to weryfikowane. Nie, no myślę, że już troszeczkę czasu minęło. Ja wiem, że sędziowie wracają i nie po takich przedziałach czasowych, ale gdyby coś było, myślę, że ten sygnał byłby szybszy. A wracając jeszcze do tej historii zespołów po spadku z Ekstraklasy, no ten pierwszy sezon 2019-20 Miedź zajmuje piąte miejsce i gra w barażach, których przegrywa z Radomiakiem Radą 1-3. My zajmujemy natomiast miejsce 11 i na razie było to miejsce najlepsze po spadku z Ekstraklasy w sezonie kolejnym, czyli poprzednim, Miedź Legnica na miejscu 7, natomiast my na miejscu 17. No i taka jest prawda, że tylko i wyłącznie to, że spadał jeden zespół, uratowało nas przed degradacją do drugiej ligi. Natomiast to już za nami, gramy dalej. W tym sezonie zdecydowanie lepiej prezentuje się drużyna z Legnicy, która no, mocno też stawia tutaj, jeżeli chodzi na swoją siłę, na zawodników zagranicznych. A to już od kilku lat rzeczywiście gdzieś ten rynek też hiszpański mocno sprawdzony tutaj już w Legnicy. I w tym sezonie również zawodnicy zagraniczni tutaj stanowią o sile tego zespołu, więc jakaś w tym jest filozofia klubu i od tego od pewnego czasu się trzymają. Wojtek Kamiński. Do lewej strony Dawid Gojny, Szymon Pawłowski. Próba znowu wypuszczenia Szymona Sobczaka, ale no Szymon Sobczak ma oczywiście zadanie utrudnione. No jest zawodnikiem już rozpisanym przez wszystkie zespoły. Od razu do Sopla doskakuje Miłoskowicz, doskakuje Autenecze. Też wspomaga tutaj schodzący Gamelbi. No musimy chyba szukać innych rozwiązań, bo to już trzecia czy czwarta piłka zagrywana do Sopla, która do niego po prostu nie dociera. No tak, tylko te piłki docierają do niego na razie 40 metrów od bramki rywala. No życzylibyśmy sobie, żeby Sopel kontakt z piłką miał na 5 metrze, na 11 metrze, czyli żeby miał stworzoną sytuację przez swoich partnerów i mógł zdobyć z tego bramkę. Wojtek Szumilas. Faulowany był wcześniej Michał Masłowski, puścił to wszystko sędzia Marciniak, Miłoskowicz. Przejęcie teraz piłki na 25 metrze. No próba teraz długiego podania w kierunku Szymona Sobczaka, natomiast poradzili sobie z tym obrońcy Miedzi. Troszkę za szybko, wydaje mi się, pozbywamy się piłki po przechwycie. Tutaj akurat zawodnik Zagłębia mógł prowadzić piłkę, zdobywać przestrzeń prowadzeniem i troszkę zaczekać z tym zagraniem. Dzisiaj rozpoczęła się ta 30. kolejka. Dwa spotkania rozgrywane o godzinie 18. Oczywiście jedno z nich w Sosnowcu, natomiast Chrobry Głogów, Resowia Rzeszów 2-1 już po 17 minutach. Chrobry, który w tym sezonie spisuje się kapitalnie. No i też walczy o te najwyższe cele. No a teraz strzał oddany z ponad 25 metrów, ale bardzo wysoki, niedokładny ze środka boiska, a uderzał trąd. Wracając jeszcze do tego, co się dzieje w tej kolejce. Oczywiście no też patrzymy na swój mecz, ale na to, co się będzie działo tuż pod nami i przed nami, bo poniżej Resowi to jest jak na razie ten pułap, który musimy tutaj obserwować. 261 meczów rozegranych już z 306 zaplanowanych w tym sezonie, a więc 85% już sezonu za nami. Średnia goli 2,5 na mecz. A więc patrząc na chociażby na te liczby, raczej tutaj 0-0 nie powinniśmy się spodziewać. Też patrząc na razie na to, co dzieje się, Łukaszu, w tym meczu, 20 minut gry za nami, emocje jak na przysłowiowych grzybach. Na razie tak, dlatego nie rozmawiamy tutaj o tym, co się dzieje na boisku, tylko częstujesz nas statystykami i całe szczęście, bo inaczej musielibyśmy tutaj oglądać ten mecz w ciszy. Nie mam zamiaru kolorować rzeczywistości, bo
mówimy o tym tak jak jest, ale naprawdę mocno sparingowe tempo, o czym mówiłeś już po 5-6 minutach. Jak na razie to wygląda tak, jakby tutaj żaden z zespołów nie chciał po prostu bramki stracić, ani też strzelić. Wszystko gdzieś tam skondensowane między 16 jedną a drugą. Daleko od bramki przeciwnika. No nasza najlepsza sytuacja paradoksalnie, no to było to długie podanie, gdzie błąd popełnił bramkarz przeciwnika i wyszedł do piłki, nie będąc do końca pewnym tego, co chce zrobić. I tam niewiele brakło, żeby Ryndak przejął piłkę i w zasadzie miałby przed sobą wtedy pustą bramkę. A teraz Artur Skowronek i Wojciech Łobodziński. Kilka takich uśmieszków z podtekstem, bo trener Miedzi uważał, że aut powinien być dla drużyny Zagłębia. Panowie sobie tutaj wymieniają uprzejmości, a jak jesteśmy już przy szkoleniowcach, to warto odnotować, że Artur Skowronek rywalizował do tej pory z przeciwko Miedzi 6 razy. 4 z tych meczów przegrał, 2 wygrał. Wygrał z Miedzią prowadząc GKS Katowice 1-0 i Stal Mielec również 1-0, ale jak przegrywał, no to przegrywał już wysoko i jego zespół nie zdobywał gola, bo kiedy prowadził Olimpię Grudziądz, przegrał 0-4. Wigry Suwałki 0-2, 0-2, no i ostatnio Zagłębie Sosnowiec 0-4. Także. Czyli musimy zdobyć jako pierwsi bramkę, zaprzeczy to teorii, że nie zdobywa bramek w meczach przegranych. A właśnie, no to jak już jesteśmy przy golach, bo musimy Wam tutaj przekazać, siedliśmy sobie tutaj przed meczem przy kawce i sobie wynotowaliśmy kilka ciekawych rzeczy. A mianowicie, Zagłębie w tym sezonie strzelało gola jako pierwsze 16 razy. 6 z tych meczów wygrało, 5 zremisowało i 5 przegrało. I teraz najlepsza statystyka, w cudzysłowie oczywiście. Zagłębie traciło gola jako pierwsze 9 razy w tym sezonie. 2 mecze zremisowaliśmy, 7 przegraliśmy, co oznacza, że nie wygraliśmy ani jednego, kiedy straciliśmy gola jako pierwsi. Taka oto statystyka. No tutaj wniosków można wyciągnąć dużo na podstawie tej statystyki. Oczywiście część z nich zostawimy dla siebie. Dobrze by było, gdybyśmy tu jako pierwsi zdobyli bramkę. Być może z tego też wynika, że gramy w jakiś sposób zachowawczo w tych pierwszych minutach meczu. Natomiast no tak samo w tym momencie wygląda Miedź, co mnie osobiście trochę dziwi. Myślałem, że będą grać odważniej w fazie bronienia, czyli będą presować nas wysoko, natomiast dają nam przestrzeń do tego, żeby grać. Ale wiadomo, że tutaj w ataku pozycyjnym żadnemu zespołowi w Polsce nie gra się łatwo i tak samo jest tutaj z naszym zespołem, przez co ciężko nam budować grę i tworzyć sytuacje bramkowe. Najczęściej, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, piłkę posiadają nasi środkowi obrońcy, no ale jest to 60-70 metrów od bramki przeciwnika, czyli Miedź ma tutaj nas totalnie pod kontrolą. No tak, a jak jesteśmy przy statystykach, to też mamy jeszcze jedną ciekawą statystykę, ale o niej opowiemy na początku drugiej połowy, bo ona dotyczy tego, jak kończy się pierwsza. Także zostawimy troszeczkę, że tak powiem, ciekawostek statystycznych na drugą połowę, a teraz Wojtek Szumilas, przerzut na prawą stronę, Dawid Ryndak niepilnowany, może uderzać Ryndak, strzał nad poprzeczką, ale dobra decyzja Dawida, bo miał miejsce, żeby przyjąć. Nawet żeby się zastanowić i sfinalizować tę akcję. No tak, jeszcze to przyjęcie wykonał tak, że ta piłka fajnie mu kozłowała. Dobre uderzenie zewnętrzną częścią stopy, natomiast no, piłka przeszła ponad bramką przeciwnika. Ciekawe nazwiska w Miedzi Legnica, bo warto zwrócić uwagę chyba na najbardziej doświadczonego takiego europejskiego piłkarza w drużynie z Legnicy, a mianowicie Jean-Borde Autenecze, a więc piłkarza, który w Athletic Bilbao rozegrał 105 meczów, 92 spotkania w La Liga, 18 w Lidze Europy. I pytanie, panie Łukaszu, no jak to się stało, że taki zawodnik przychodzi do Ligi Polskiej i to do pierwszej? I to do pierwszej ligi, tak jest. No, te liczby, o których powiedziałeś, świadczą o tym, że został zweryfikowany pozytywnie na poziomie pierwszej ligi. Na poziomie pierwszej ligi, ale też oczywiście chodzi mi o poziom La Liga i europejskie puchary, czyli zawodnik o bardzo wysokim potencjale. Być może jest w takim wieku, gdzie chciał coś zmienić w swoim życiu. Wybrał Polskę, pewnie też w jakiś sposób finansowo tutaj jest myślę, zadowolony z tego. Ze względu na polskie kobiety. Być może tak. Nie byłem nigdy chyba w Legnicy, więc ciężko mi się do tego odnieść. No byłem parę razy. Pogadamy w przerwie. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o te wyniki w La Liga, 72 spotkania w Athletic Bilbao, natomiast 20 w Celcie Vigo. To te dwa kluby tutaj złożyły się na ten bilans Autenecze, no ale też jest zawodnik inny, który też daje tutaj jakość, a mianowicie Czuka, którego kibice mogli już oglądać podczas występów w Wiśle Kraków. No i to też piłkarz, który ma znaczącą jakość, jeżeli chodzi o
drużynę Wojciecha Łobodzińskiego. Przede wszystkim warto odnotować, że jest to zawodnik potrafiący zdobywać gole w Wiśle Kraków. 6 trafień, 3 asysty w 39 rozegranych spotkaniach. Natomiast dzisiaj dla niego to mecz numer 21 w Miedzi Legnica. No i też w La Liga zaliczył kilka spotkań w ekipie Villarreal. No a dobrze wiemy, gdzie jest Villarreal i co będzie się działo jutro. Teraz rzut karny dla Miedzi. Spóźniona interwencja wracającego João Oliveira, przewrócony, grający z numerem 10, Maxim Dominguez. Żółta kartka dla naszego zawodnika, no tutaj wbiegnięcie w drugie tempo, zagranie na ścianę do zapolnika. No i João tutaj jest z tego, co widziałem, pociągał za koszulkę i sędzia wskazał na wapno. No to mamy rzut karny dla Miedzi Legnica. Pytanie, kto za moment będzie tutaj próbował finalizować tą sytuację. 26 minuta, usypiali, aż w końcu mają rzut karny. Z tego co widzę, kapitan podchodzi do piłki, czyli Nemanja Miłuszkowicz. Miłuszkowicz w tym sezonie 5 goli, 1 asysta w 28 występach. Czy Michał Gliwa obroni znowu rzut karny, jak myślisz? No. Trzymamy kciuki mocno za to. Trzymamy kciuki, oczywiście. No to Miłuszkowicz kontra Michał Gliwa. Czy obroni rzut karny bramkarz Zagłębia w tym sezonie? No miał już okazję bronić rzuty karne, natomiast 7 razy wykonywana 11 w tej kampanii przez zawodników Wojciecha Łobodzińskiego. 2 karne niewykorzystane, a teraz jeszcze Tomasz Marciniak co zrobi? Obejrzy tą sytuację czyli na monitorze, a więc są wątpliwości, czy João Oliveira faulował rywala. Oczywiście tutaj João pokazywał sędziemu, że kontaktu nie było. Oczywiście doskonale znamy to, bo każdy zawodnik pokazuje, że nie faulował, ale za moment może się okazać, czy miał rację pomocnik Zagłębia. 10 żółtych kartek, nie wliczając tej, którą teraz obejrzał João Oliveira, otrzymał już Portugalczyk w tej kampanii. No miał tych kartek najwięcej w poprzednim sezonie. No jestem ciekaw, czy tutaj wątpliwości dotyczą, czy rzeczywiście faul miał miejsce w polu karnym, czy być może koloru kartki, którą powinien otrzymać Oliveira, chociaż nie stawiałbym tutaj raczej na to, że mógłby zostać ukarany kartką czerwoną. Ogląda sędzia Marciniak to wszystko jeszcze na monitorze. Klapa w dół, wraca. Jaka będzie decyzja? No na pewno nie będzie czerwonej kartki i rzutu karnego. No nie można karać dwa razy. Monitor. Anulowana. Czerwona. Czerwona kartka. A no to jak? No to teraz jak? Rzut karny i czerwona kartka. No ja od kiedy można ukarać dwa razy? Można? No nie wiem. W ostatnim czasie odbiegano wręcz od takiej interpretacji. Ale no nic, no gramy w dziesiątkę. 28 minuta, czerwona kartka dla João Oliveiry. No szczerze mówiąc, kuriozalna sytuacja. No, kuriozalna. I to jest bezpośrednia czerwona kartka, także João, pauza. Jestem ciekaw, co tam się wydarzyło, bo tak patrząc z trybunu, sytuacja okej, rzut karny, zawodnik Miedzi był faulowany, ale nie był to sposób, w jaki można by było ukarać tutaj zawodnika Zagłębia czerwoną kartką, więc jestem ciekaw, musimy to zobaczyć na powtórkach i ocenić. Niesamowite rzeczy dzieją się w Sosnowcu. Miłuszkowicz, drugi rzut karny wykonywany przez niego w tym sezonie i 1-0, prowadzenie Miedzi Legnica. No trudny moment teraz przed naszym zespołem. Nie dość, że tracimy bramkę, to tracimy zawodnika, czyli w jakiś sposób zostaliśmy podwójnie ukarani. Też moment tego zdarzenia taki dosyć kuriozalny, bo nic nie wskazywało na to, że może nam coś się wydarzyć złego w polu karnym. W zasadzie pierwsza taka zaczepna akcja Miedzi, gdzie ta piłka trafiła w pole karne i no tutaj João w jakiś sposób popełnił błąd, że sfaulował zawodnika. Otrzymywał João już czerwoną kartkę bezpośrednią w poprzednim sezonie z GKS-em Bełchatów, kiedy walczyliśmy tam zażarcie o utrzymanie i też na początku spotkania.
Ale teraz, czy powinniśmy mieć pretensje do Żao? No, jeżeli faulował, to faulował, ale moim zdaniem żółta kartka i rzut karny. No, chciałbym obejrzeć to raz jeszcze w zwolnionym tempie i posłuchać interpretacji arbitra. Dlaczego tutaj został nasz zespół ukarany dwukrotnie? Jeżeli chodzi o rzuty karne, był to szósty wykorzystany rzut karny przez zespół Miedzi Legnica. Dwóch w tym sezonie Legniczanie nie strzelili. Nie strzelił Autenecze, nie strzelił Dominguez w rywalizacji odpowiednio z GKS-em Jastrzębie, czy też z Puszczą Niepołomice bronił Reclaw, później Kobylak. Tak wyglądały historie z jedenastkami lidera pierwszej ligi. Jestem ciekaw teraz, jak to wpłynie na przebieg gry, czy Miedź będzie dążyła do tego, żeby zdobyć drugą bramkę, czy to tempo dalej będzie tak spokojne jak na początku meczu. My też musimy się zreorganizować tutaj, jeśli chodzi o nasze ustawienie. Zostajemy z czwórką obrońców, Wojtek Kamiński troszkę wyżej w miejsce Żao, więc będziemy na razie grać 1-4-4-1. No, musimy tutaj skorygować swoje ustawienie bez dwóch zdań, bo naprawdę czekają nas ciężary. Nie wiem, czy tutaj czasem nie będzie też zmian w naszym składzie, bo trenera Tłuskowronek już rozmawiał ze swoimi asystentami. Kolejna grupa piłkarzy udała się na rozgrzewkę. No, na ten moment wygląda to optymalnie. To, co mógł zrobić trener, to zrobił, czyli Wojtka przerzucił troszkę wyżej do drugiej linii. Na skrzydłach teraz Wojtek Szumilas i Szymon Pawłowski. No i... Nie, Dawid Ryndak wrócił i Dawid Gojny do obrony, więc gramy czwórką. Tak, dokładnie, 1-4-4-1. I blokowany przez Vedrana Dalicia. Zaczyna robić się gorąco. Przede wszystkim też musimy się odnaleźć w tym ustawieniu, bo w tym sezonie... No dawno czwórką nie graliśmy, więc w jakiś sposób. Czwórką, tak jest. Jeżeli chodzi o Miłuszkowicza, no to szósty gol w tym sezonie Czarnogórca. Miedź prowadzi 1-0, 50. gol. Legniczan w tym sezonie na boiskach Fortuna pierwszej ligi. No nic, moi drodzy, nie będziemy tutaj interpretować tego, co się działo w polu karnym, bo tak jak mówię, no z naszej perspektywy coś może wyglądać zupełnie inaczej. Arbiter podszedł do monitora, obejrzał to wszystko raz jeszcze w zwolnionym tempie i podjął taką decyzję, a nie inną. Może będziemy mądrzejsi w przerwie. Postaramy się gdzieś to obejrzeć w powtórkach i na spokojnie, na chłodno zobaczyć, czy rzeczywiście powinien być tam rzut karny i czerwona kartka. A teraz w ataku znowu drużyna Miedzi. Trąd na lewą stronę. Karolina, strzał minimalnie nad poprzeczką i będzie chyba rzut rożny dla gości. Tak jest, pokazuje sędzia Marciniak, że goście wznawią grę z narożnika boiska. Miedź teraz wyżej ustawiona chyba. Próbują zdobyć drugą bramkę i w jakiś sposób zamknąć to spotkanie. Musimy tutaj przetrwać ten trudny moment, dotrwać do przerwy i w jakiś sposób wysłuchać uwag trenera, stworzyć nowy plan na tę drugą połowę, bo na pewno nikt ze sztabu nie zakładał tego, że będziemy grać w dziesiątkę. Ale prawda jest taka, że te 20 parę minut Łukasz u nas uśpiło, bo nie działo się kompletnie nic na boisku, jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe. A tu proszę, jedno wejście gości i od razu rzut karny, który tutaj bardzo ożywił zespół Miedzi. No ewidentnie, podpięci do tlenu, teraz strzał z woleja. Próbował Gamelsby, ale Duńczyk skierował piłkę obok słupka. No to już drugi strzał w przeciągu dwóch minut. Wcześniej musieliśmy czekać blisko 25 minut na to, żeby Miedź oddała strzał na bramkę. Więc to też wskazuje na to, że no, siłą rzeczy, grając jednego zawodnika więcej, grają odważniej i częściej przebywają w okolicach naszego pola karnego. Michał Gliwa. No, dzisiaj na pewno nie zachowa czystego kąta. Zagranie teraz na prawą stronę boiska. Michał Masłowski. Przegrany pojedynek z Dominguezem. Lewa strona, próbuje teraz Bruno Garcia, Brazylijczyk rusza środkiem, wraca za nim Kamiński, Bruno Garcia, Dominguez, zagrana piłka w szesnastkę, strzał obok słupka, znowu musiał się tam rzucać Michał Gliwa. No nie wygląda to optymistycznie, wścieka się Michał Masłowski, ma pretensje do Wojtka Kamińskiego, że ten nie przerwał akcji i to są pretensje słuszne. Tutaj w tej środkowej strefie boiska Miedź zaczyna mieć przewagę, grają na trójkę środkowych pomocników, więc no tutaj bez pomocy naszych skrzydłowych, którzy nie zawężą, ewentualnie pomocy Szymona Sobczaka, który musiałby wejść niżej, no Miedź będzie sobie tutaj poczyniać dosyć łatwo. Michał Gliwa. Jeszcze raz do prawej strony, wysoko, Szumilas, przegrany pojedynek powietrzny. Dawid Ryndak zgarnia piłkę na prawej stronie boiska.
ale cóż z tego, jak wyprowadzenie wzdłuż linii bocznej niedokładne i Juri Karolina. Autenecz. Wycofanie do Lenarcika. Lenarcik tym razem płasko po ziemi, no ale mają swobodę w środkowej części boiska zawodnicy Miedzi. Zostawiamy dużo miejsca, spokojnie może tutaj Gamelby rozgrywać się piłkę z trątem. Zupełnie niezorganizowany pressing naszego zespołu, w zasadzie zainicjowany przez dwóch zawodników. Jeśli nie będziemy presować całym zespołem, to Miedź bez problemu będzie spod tego pressingu wychodzić. Autenecze do lewej strony. Karolina. Zamknięte zagłębie na własnej połowie boiska. Śliwa. Trąd. Ponownie wraca piłka na lewą stronę boiska. Dominguez. Pokazuje się na prawej stronie Bruno Garcia. Dominguez otrzymał jednak podanie w 16. Wychodzi Gliwa i łapie piłkę przed wbiegającym w pole karne zapolnikiem. Miedź będzie zmuszona teraz do gry atakiem pozycyjnym. Mają zawodników o niezłych umiejętnościach technicznych, potrafiący grać kombinacyjnie, co pokazała też ta sytuacja, w której padł rzut karny dla zespołu Miedzi. Więc tutaj jest to na pewno duże zagrożenie dla naszego zespołu. My możemy być nastawieni tylko tutaj, jeśli chodzi o atak szybki. Zobaczymy, czy uda nam się jakiś atak jeszcze w tej pierwszej połowie przeprowadzić. Vedran Dalić do środka, Szymon Pawłowski wrócił nieco głębiej, żeby pomóc w rozegraniu piłki. Zagranie na lewą stronę, Dawid Gojny. Znowu wracamy z zagraniem do linii defensywy. Miedź Legnica w tym sezonie 18 zwycięstw, 8 remisów, 3 porażki. W pierwszych połowach drużyna Wojtka Łobudzińskiego zdobywała do tej pory 21 goli, 28 w połowach drugich. Natomiast tylko 6 goli Miedź straciła w tych 29 spotkaniach w pierwszej części meczu. Nieco słabiej z tą koncentracją w drugich połowach, no ale i tak to są zdecydowanie lepsze statystyki niż nasze. My natomiast w pierwszych połowach straciliśmy 16 bramek, a w drugiej 23. Vedran Dalić do Szymona Pawłowskiego, 20 metrów do bramki, Szymek z wycofaniem do Dawida Ryndaka. Ryndi teraz do lewej strony, nie ruszył Dawid Gojny. Vedran Dalić, jeszcze raz głową, Gojny do Szymona Pawłowskiego, niepilnowany w środku Wojtek Szumilas. Będzie szukał strzału, Szumilas ułożył sobie piłkę na lewej nodze, Szumilas zagranie w 16 do Szymona Sobczaka. Wypychany Sopel, wypychany również Dawid Gojny, ale utrzymujemy się przy piłce. Szymon Pawłowski pod linię końcową boiska. Pawłowski. No, chciał zagrać do Masłowskiego, ale zagrał prosto pod nogi Bruno Garcia. Ruszają teraz Legniczanie z kontrą. Dominguez. Spokojnie, może wycofać do Tronta. Nie muszą się spieszyć, prowadzą w tym meczu. To my znowu musimy zaatakować, otworzyć się, jeżeli chcemy tutaj doprowadzić do wyrównania. No, mieliśmy teraz taki moment, w którym utrzymywaliśmy piłkę na połowie przeciwnika. Mimo, że mamy jednego zawodnika mniej, to tutaj nieźle radziliśmy sobie. Teraz dośrodkowanie z lewej strony. Dawid Gojny nie ryzykował, od razu posyła piłkę za linię końcową boiska. No bo co miał zrobić? Obok siebie dwóch rywali. I rzut rożny dla drużyny Miedzi. Krótkie rozegranie, troszkę zaspaliśmy. Dominguez, dośrodkowanie. Gojny teraz z Kamińskim zderzyli się w powietrzu. Szymon Sobczak. No, próbuje jeszcze tutaj przejąć piłkę na 30 metrze, ale bez skutku. Bruno Garcia przyspiesza. Środek boiska wolny. Bruno Garcia strzał, trafił teraz w Ryndaka. Jeszcze Dominguez, mięciutka podcinka, pusta bramka, wybija z linii bramkowej Vedran Dalić, ale widziałeś, kto próbował finalizować? Miłuszkowicz, no tutaj zachował się jak rasowy snajper, a przypomnijmy, przecież to jest środkowy obrońca. A teraz Szymek Pawłowski. Ale świetna piłka od Domingueza, także naprawdę duże brawa dla zawodnika Miedzi, bo w tempo zagranie mijające naszych środkowych obrońców i z tego mogła paść bramka. Zresztą od samego początku Dominguez jest tutaj cały czas pod grą. Świetna lewa noga, też wprowadza rytmie do gry Miedzi, czyli potrafi przyspieszyć grę, ale tak jak teraz też potrafi utrzymać zespół przy piłce na swojej połowie. Prawie 1800
ataków pozycyjnych w tym sezonie już przeprowadziła drużyna Miedzi, co się tutaj rzuca w oczy, patrząc na te sektory boiska, którymi buduje akcję Miedź, no to przede wszystkim prawa flanka. Ponad 720 ataków przeprowadzonych właśnie prawym skrzydłem. No i bliżej tej strony też dzisiaj ustawieni właśnie Dominguez i Brazylijczyk Garcia. Zawodnicy o dobrej... Ale teraz przejęcie piłki, powinna być kartka dla Autenecze i to minimum żółta, bo wychodził na czystą pozycję Szymek Pawłowski, podcinka Hiszpana, który teraz przeprasza naszego pomocnika, ale na żółtej kartce się skończy i na rzucie wolnym w okolicach koła środkowego. No tak, daleko od bramki, tam była jeszcze asekuracja obrońców Miedzi, oczywiście tutaj presja z trybun, presja z ławki na sędziego, żeby dać czerwoną kartkę, natomiast tutaj trzeba uczciwie przyznać, że no, żółta kartka to maksymalne, co mógł otrzymać zawodnik Miedzi. 40 minuta spotkania. Żółtą kartką napomniany zawodnik drużyny gości, grający z numerem 13, Jono Artenecze. Wojtek Szumilas już na lewym skrzydle, próba dośrodkowania zablokowana, jeszcze Szumilas ponownie do Gojnego, a ten wypchnięty przez Tronta i okazuje się, że będziemy mieli rzut z autu na wysokości pola karnego drużyny Miedzi Legnica. No i znowu będzie daleki wrzut, Vedran Dalić przy piłce, po raz drugi w przeciągu kilku minut będzie egzekwował rzut z autu. Vedran Dalić. Daleko zagrywana ta piłka. Zapolnik wyskoczył najwyżej na 7 metrze. Szybkie teraz zagranie do lewej strony. No wychodzi Michał Gliwa już poza pole karne. Musi tutaj pomóc zespołowi, bo gramy w dziesiątkę i rzeczywiście no brakuje. Brakuje tego jednego zawodnika. Jurij Karolina. Spokojne przejęcie piłkarza z Curacao. Lenarcik. Do lewej strony Ryndak. Wygrany pojedynek powietrzny ze Śliwą. Ale ostatecznie piłka dotknięta przez Ryndaka jako ostatniego zawodnika. No to mieć spokojnie, nie spieszą się tutaj w 42 minucie zawodnicy Wojciecha Łobodzińskiego. Trzeba przyznać, Łukaszu, że bardzo senne te minuty pierwszej połowy. Troszeczkę nam się tu oczywiście sytuacja ożywiła przy tym rzucie karnym, ale nawet później gdzieś znowu Miedź próbuje usypiać, zwalnia tempo i raczej tutaj niespieszno przyjezdnym do tego, żeby na hura atakować. No kilka minut po zdobyciu bramki, po tej czerwonej kartce Miedź zaatakowała troszkę odważniej i oddała kilka strzałów na bramkę. Natomiast teraz rzeczywiście tempo znowu spadło. Bruno Garcia otrzyma piłkę na prawej stronie boiska od Czuki. Gamelbi. Jeszcze raz Duńczyk. Bruno Garcia. Naprawdę, to jest HBO na stojaka w niektórych momentach. No rzeczywiście, no stoją nawet zawodnicy Miedzi i tą piłkę między sobą podają. Jurij Karolina. No Miedź ma ten mecz pod kontrolą, prowadzą 1-0, mają jednego zawodnika więcej. Oczywiście może być to zgubne w pewnym momencie, jeśli Zagłębie tutaj udałoby się stworzyć sytuację, po której padłaby bramka, to oczywiście pewnie Miedź podkręciłaby tempo, natomiast no jest to zespół doświadczony. Też nie forsują tutaj tempa, wiedząc, że, no, że mają przewagę zawodnika więcej. Chcą nas uśpić znowu i w pewien sposób przyspieszyć i z tego być może stworzyć sytuację do zdobycia drugiej bramki. Warte odnotowania jest również to, że Miedź w tym sezonie w 31 minutach zdobyła 13 goli i straciła zaledwie 3, a więc mocne dosyć mają te początki piłkarza Wojciecha Łobodzińskiego. Bardzo dobrze również spisują się po rozpoczęciu drugiej części spotkania, bo między 45 a 60 minutą zdobyli 11 goli. A my szukamy przede wszystkim czego? Szukamy sytuacji bramkowych i szukamy w ogóle jakiejkolwiek możliwości oddania strzału, bo popraw mnie, ale żadnego światło bramki dzisiaj jeszcze nie było. Jeszcze nie było, przypomina mi się tutaj uderzenie Wojtka Szumilasa z rzutu wolnego i później Dawida Ryndaka, oba niecelne. Czuka, przegrany pojedynek powietrzny z Vedranem Daliciem, jeszcze Dominguez,
Próbuje go blokować na prawej stronie Dominik Jończy. Podanie do zapalnika pod linię końcową boiska. Odegrana piłka w szesnastkę. Próbują jeszcze bronić się sosnowiczanie, ale pokazuje sędzia liniowy, że mieć z rzutem rożnym z lewej strony boiska zmierza tam już trąd. A my wracamy do szesnastki i chyba tylko poza nią będzie Szymon Sobczak. Pozostali zawodnicy już w naszym polu karnym. Obrona znowu mieszana, czyli dwóch zawodników w strefie. Z tego co widzę, pozostali kryją 1 na 1. 45. minuta. Dośrodkowanie Szumilas. No, tą piłkę bardziej strącił niż wybił poza szesnastkę. Atakował jeszcze na prawym skrzydle Bruno Garcia. Zatrzymywany teraz przez Wojtka Kamińskiego. 60 sekund dłużej potrwa pierwsza połowa tego spotkania. Ale musimy przyznać, Łukaszu, sennie na boisku, sennie na trybunach. Jakaś garstka kibiców zespołu z Legnicy. No nie wiem, myślę, że jakbym teraz na szybko zaczął liczyć, to może do 15 doliczę. Ale też cichutko na trybunie odkrytej Stadionu Ludowego. Praktycznie nie ma młyna dzisiaj. Gdyby nie gwizdek sędziego i ktoś przechodził by obok stadionu, to raczej by nie powiedział, że rozgrywany jest tutaj mecz. Gołębie. Michał Masłowski. Doliczony czas gry. Dalekie teraz podanie na 16 metr. Szymon Sobczak, no, wypychany przez Miłuskowicia. Pawłowski. Ale już podwojony w bocznym sektorze i tak, łatwo. Szybki doskok tutaj zawodników Miedzi, odczytane zamiary i kontra teraz gości. Dominguez rusza prawą stroną, przerzut teraz na lewą flankę do Czuki, Hiszpan z przyjęciem. Prawa noga Czuka w szesnastkę, Dominguez pierwszej piłki, Śliwa nie trafił na całe szczęście futbolówkę i wybija teraz piłkę z szesnastki Dawid Ryndak. Ale znowu zamieszany w akcję Dominguez, którego bym tutaj, jeśli chodzi o tę pierwszą połowę, wyróżnił za przegląd pola i grę. 46 minut gry za nami. Zagłębie przegrywa z Miedzią Legnica 0-1 po rzucie karnym wykorzystanym przez Nemanię Miłuskowicia. Natomiast to, co przede wszystkim będzie bolało w drugiej połowie, to to, że cały czas będziemy grali z przewagą jednego zawodnika drużyny Miedzi. No jest to na pewno sytuacja dla nas niekomfortowa, bo nie dość, że ten mecz do końca nam się nie układał od początku. Mieliśmy problem z tym, żeby stworzyć sytuację grając 11 na 11, to patrząc przez pryzmat tego, że całe 45 minut będziemy grać jednego zawodnika mniej, no to tym bardziej będzie to utrudnione. No to moi drodzy, 15 minut przerwy i zameldujemy się na Stadionie Ludowym, który mam nadzieję, że tych 15 minut gdzieś się odczaruje. Zespół zostanie podłączony do prądu i mimo wszystko będziemy oglądać zupełnie inną, drugą połowę. Pokazała Pogoń Szczecin w rywalizacji z Legią Warszawa, że mając jednego zawodnika mniej, można nawet zdobyć dwa gole. Oczywiście, tak nawiązując do tego, co działo się w ostatnim czasie. No to moi drodzy, kilka minut przerwy i usłyszymy się ponownie.
2-0 w ostatnim meczu w Sosnowcu dla drużyny z Legnicy po dwóch trafieniach Szymona Matuszka. Z kolei w Legnicy w poprzednim sezonie mieliśmy remis 1-1. Gracze Wojciecha. A taki teraz szans. Lenarcik. Za siebie Zapolnik. Dobra interwencja Jończego, który uprzedził Bruno Garcia, ale... Ponowiony atak i teraz szansa i to będzie rzut karny. Faulowany Maxim Dominguez. Doczekali się pierwszego błędu rywala. Gracze Wojciecha Łobodzińskiego. Ładnie rozegrana piłka przed bramką Michała Gliwy. Dobre wejście Szwajcara. I musiał ratować się faulem João Oliveira. No, gdyby tego Portugalczyk nie zrobił, to znalazłby się w kapitalnej sytuacji. Szwajcar. No i słyszymy tutaj głosy z ławki rezerwowych drużyny gości, którzy są przekonani, że ta kara indywidualna, żółta kartka dla pomocnika Zagłębia, to za mało, że tutaj powinien zobaczyć Portugalczyk kartkę czerwoną, bo zdaniem ludzi ze sztabu klubu z Legnicy została odebrana gościom 100% szansa na zdobycie bramki, ale najwyraźniej inaczej to widział Tomasz Marciniak.
I wracamy. Wracamy na Stadion Ludowy w Sosnowcu. 30. kolejka zmagań rozgrywek Fortuna pierwszej ligi. Przegrywamy z Miedzią Legnica 0-1. 29. minuta, rzut karny wykorzystany przez Nemanię Mijoskowicia. Czarnogórzec trafia po raz szósty w tym sezonie. Trafia, bo czerwoną kartkę otrzymuje João Oliveira po faulu na Maxime Dominguezie. Szwajcar powalony na murawę i przyznam szczerze, oglądałem powtórkę, widziałem no, rzut karny jak byk, jak to mawiają, natomiast, że Dominguez tutaj był idealnie przed finalizacją akcji, arbiter potraktował to jako sytuację, w której powinien Portugalczyk otrzymać czerwoną kartkę, chociaż najpierw otrzymał kartkę żółtą, później po analizie na monitorze swoją decyzję sędzia Tomasz Marciniak zmienił. I rozpoczynamy drugą część spotkania, mamy jedną zmianę, opuścił boisko Wojtek Szumilas, w jego miejsce Max Banaszewski. No i pojawił się Patryk Bryła też na boisku. Tak jest. Jest Patryk i Korzeniecki. Patryk Bryła i Nikolas Korzeniecki, czyli nie ma na placu gry... Na pewno Wojtka Kamińskiego i Wojtka Szymona Kamińskiego Pawłowskiego. I Szymona Pawłowskiego, tak jest. Tutaj też znowu to ustawienie, którym kończyliśmy w pierwszej połowie, czyli 1-4-4-1. Dwójka bocznych obrońców, Ryndak Gojny, dwójka środkowych obrońców, Dalić i Jończy, dwójka środkowych pomocników Korzeniecki, Masłowski, dwóch skrzydłowych Banaszewski, Bryła z drugiej strony i na dziewiątce Szymon Sobczak. Dla João Oliveira to była druga czerwona kartka podczas występów w Zagłębiu, ta pierwsza w poprzedniej kampanii w rywalizacji z GKS-em Bełchatów, tutaj na Stadionie Ludowym, kiedy zremisowaliśmy 1-1. Na teraz szansa Miedzi, Zapolnik w polu karnym, ale wypchnięty teraz przez wracającego Nikolasa Korzenieckiego. Nie było Niko w kadrze meczowej na spotkanie z Resowią Rzeszów. Drobny uraz zdrowotny, ale wraca Niko i dzisiaj otrzymuje szansę gry od 46. minuty. No musiał coś zmienić trener Ratusz-Kowronek, bo tak jak wspominaliśmy w pierwszej części, no przesypialiśmy w niektórych momentach, bo naprawdę nie działo się nic. No tempo mocno spacerowe ale i nie troszkę... mówimy tutaj stricte o Zagłębiu, mówimy ogólnie o całym meczu. O całym meczu, tak. Również jakoś szczególnie się no tutaj od lidera wymagalibyśmy na pewno większej jakości i lepszej gry. No bo widać, że zawodnicy, którymi dysponuje mieć takie umiejętności posiadają, natomiast ta pierwsza połowa troszkę temu przeczyła. Zostaliśmy w jakiś sposób uśpieni i w tej jednej sytuacji błąd popełnił Żao, faulując przeciwnika. Skończyło się to bramką i czerwoną kartką. Utrudniło to nam mocno zadanie. Natomiast ciekawi mnie, jaki jest plan naszego zespołu na tę drugą połowę. Tak jak wspominałeś, ten mecz choćby Pogoni z Legią, wiadomo, że Pogoń też jest w innym momencie w sezonie niż Zagłębie. Natomiast z drugiej strony, co my mamy tutaj do stracenia w tej drugiej połowie? No mamy do stracenia na pewno więcej bramek. Z drugiej strony, grając odważnie, grając wysoko, możemy tutaj napsuć krwi Miedzi i zdobyć zaczepną bramkę, która być może spowodowałaby nerwowość w poczynaniach Miedzi i gdzieś pokusić się jeszcze w tym meczu o punkty. No tak, mówiliśmy o tej statystyce, którą przytoczymy na początku drugiej części spotkania, a mianowicie 9 razy w tym sezonie wygrywaliśmy po pierwszej części spotkania. 4 mecze wygraliśmy, 3 zremisowaliśmy, 2 przegraliśmy. 13 razy remisowaliśmy po pierwszej połowie, 3 mecze wygraliśmy, 7 zremisowaliśmy i 3 przegraliśmy. I teraz statystyka, która dzisiaj niestety nie brzmi dumnie, a mianowicie 7 razy przegrywaliśmy do przerwy i 7 razy przegraliśmy te spotkania, więc nie chciałbym być tutaj, że tak powiem, źle postrzegany, cytując tą klasykę, natomiast mam nadzieję, że w jakiś sposób, jakimś cudem na koniec ten wynik będzie inny niż zwycięstwo mieć. Jak to mówi klasyk, każda seria kiedyś się kończy i tak fajnie jest. By było tę serię dzisiaj zakończyć. Mamy rzut rożny, być może tutaj staje fragment gry właśnie, to będzie okazja do tego, żeby bramkę zdobyć. Dawid Gojny w narożniku boiska. Został poza 16 gości Patryk Bryła, Dawid Ryndak i Nikolas Korzeniecki, który teraz jednak wchodzi w 16. Korzeniecki zamyka, ale zagranie teraz Dawida Gojnego prosto w ręce wychodzącego z bramki Lenarcika. Łatwa piłka dla bramkarza, za długo ta piłka leciała, żeby bramkarz nie poradził sobie z nią, tym bardziej, że tutaj dośrodkowanie na 5 metr. Lenarcik na prawą stronę, mieć przez chwilę gra w dziesiątkę, bo opuścił boisko kontuzjowany jeden z zawodników i przygotowuje się do wejścia już z numerem 87. Holender Ruben
Huchenhut. No a przed momentem dobra sytuacja dla naszego zespołu. Dłuższe zagranie w kierunku Patryka Bryły i znowu niepewna interwencja na Lenarcika, który wyszedł do tej piłki. O, uruchomili się teraz kibice Miedzi Legnica, którzy teraz już w większej grupie w sektorze gości, a więc to sprawdzanie potrwało troszeczkę czasu. Pokazują teraz lekarze Miedzi kołowrotek. Będzie potrzebna zmiana. No to opuści boisko Nemanja Miłuskowicz, a więc piłkarz, który po pierwsze jest kapitanem, a po drugie strzelił gola z rzutu karnego. Natomiast w jego miejsce Ruben Hohenhaut. Tak, panie Łukaszu, to było przed meczem? No tak, słyszeliśmy tutaj od człowieka, który wiele lat spędził na zachodzie, że tak powinno. Holandia, Belgia nie są mu obce, więc tak powinno. Hohenhaut. Ale nie będziemy tego tłumaczyć, bo Hohenhaut? Hohenhaut, tak jest. Mamy teraz potwierdzenie od naszego człowieka z zagranic. Dobrze, wróćmy teraz. Pół żartem, pół serio oczywiście. No musimy tutaj szukać jakichś pozytywów jak na razie, bo z boiska ich nie widzieliśmy. Patryk Bryła, no troszeczkę dodał tutaj pikanterii temu spotkaniu, już tam spotkał się z Czuką, zaznaczył teren Patryk, który musi uważać, bo w tym sezonie też u Patryka z kartkami dosyć ostro, a mianowicie, też możemy to podać jako, może nie ciekawostkę, ale jako fakt, mamy zagrożonych aż 7 zawodników pauzą w następnym spotkaniu ligowym z Podbeskidziem Bielsko-Biała, bo Szymon Sobczak ma 3 żółte kartki. Wojtek Szumilas, który no już opuścił boisko, ma 7, czyli już ominie go ewentualna kara. Patryk Bryła ma kartek 7. 7 kartek ma Wojtek Kamiński, którego już na boisku nie ma. Szymon Pawłowski, który zszedł, ma 3 kartki. Dawid Ryndak ma 3 kartki. I Wamara Sanogo, który ewentualnie wyjść może, ma 3 kartki. Także panie Łukaszu, nieciekawie. No nie ciekawią, natomiast część zawodników już zeszła z boiska, czyli w kolejnym meczu wystąpią. Pozostali raczej wolałbym tutaj, żeby nie nogi nie odkładali, bo może się to skończyć źle dla naszego zespołu. Wiesz co, MB tutaj pyta, czy w drugiej lidze będzie gada Buda. Czyli wie pan co, na razie takich myśli tutaj w ogóle nie dopuszczamy. Ja jestem bardziej osobą, która reaguje już po jakimś fakcie na coś, co się stało. Nie chciałbym gdzieś tam jakichś złych myśli do głowy sobie dopuszczać, bo po co być złej myśli, skoro można być dobrej, tak? Ale teraz szansa Zagłębia. Banaszewski, pole karne, strzał Banaszewski blokowany przez Autenecze. Jeszcze nie koniec, Dawid Gojny. Tym razem nasz Holender Hohenhaut. Tak jest. Zablokował naszego piłkarza. Dobra akcja naszego zespołu tutaj w prawym bocznym sektorze boiska. Prostopadłe podanie od Bryły do Banaszewskiego. Wygrany pojedynek 1-1. Tutaj Banan łatwo poradził sobie na zamach i no tutaj brakło w zasadzie centymetrów do tego, żeby oddał czysto strzały. Dobra interwencja obrońcy, który w ostatniej chwili zablokował uderzenie Banaszewskiego. Ale dobra sytuacja bramkowa i tego powinniśmy szukać. No i pierwsza w tym meczu. Pierwsza w tym meczu. No na 5 metrze mamy piłkę w zasadzie do uderzenia, więc takich sytuacji powinniśmy szukać w tym spotkaniu. Dotarła teraz kapitańska opaska do Kamila Zapolnika. Przypomnijmy, opuścił boisko Miłuskowicz na wskutek kontuzji. W jego miejsce nasz holenderski kolega Juri Karolina. Odpychał go teraz Michał Masłowski. Walka Masłowskiego nie odpuszcza, ale przegrał ten pojedynek. Masło jeszcze Korzeniecki. Powalił rywala, ale będzie. Oj, będzie tutaj karteczka za moment. Jurij Karolina chyba nie wie, co to jest męska walka o piłkę, bo... Ale ja już zauważyłem 3-4 minuty temu, że Karolina wszedł w taką dyskusję słowną z Masłowskim. Widać, że od początku ale meczu Masło nie odpuści. Masło będzie do samego końca walczył i jeżeli chcecie poczytać, jakie ogólnie ma Michał Masłowski podejście do wielu spraw, przeczytajcie sobie moją rozmowę z Michałem na naszej stronie internetowej, a także znalazł się ten wywiad w Gazetce Meczowej Zagłębie Gol na tą okoliczność dzisiejszą z Miedzią Legnica. I Michał lubi grać na zawodników twardych, teoretycznie lepszych, lubi się sprawdzać, przepychać. No i dzisiaj tutaj nie da sobie w kaszę dmuchać Michał, który w tym sezonie już ma 2 żółte kartki.
No ale ta nerwowa postawa Karoliny to też w jakiś sposób dla nas sygnał, że być może tutaj tą stroną Patryka Bryły, który dopiero wszedł na boisko, ma dużo świeżej energii, pewnie będzie podejmował pojedynki jeden na jeden z tym zawodnikiem. Jest szansa gdzieś pokusić się być może o to, że otrzyma on drugą żółtą kartkę i wyleci z boiska. Lenarcik za daleko wyrzucił piłkę do Karoliny, rzut z autu dla Sosnowicza na Artur Skowronek. Podaje do Patryka Bryły. Bryła od razu wznowienie. Masłowski do Banaszewskiego, ten wypychany przez obrońcę Miedzi Legnica. Słaby początek Miedzi, dobry okres naszego zespołu i być może jest to okazja do tego, żeby gdzieś tutaj ukąsić. No wreszcie nam się to spotkanie coś rozruszało, bo po tą pierwszą połowę można by było jako środek nasenny sprzedawać w aptece. Ale ta druga naprawdę obiecująca, jak na razie Miedź ma problemy ze skonstruowaniem akcji, ba nawet z wyjściem w niektórych momentach za linię środkową boiska. Dobre krosowe podanie w kierunku Rędaka. Przyjmuje piłkę Dawid pod linią końcową, będzie do środkowania, jednak płasko po ziemi w szesnastkę. Banaszewski, przyjęcie kierunkowe Banaszewskiego, do środkowania. Gojny przegrał pojedynek główkowy z Houtem i tak dalej. No ciężko tutaj wymieniać nazwisko Holendra, zwłaszcza odmieniając. Trzeba po imieniu mówić na niego Ruben. Ruben. A teraz pojedynek biegowy, odpycha zapolnik Jończego i tutaj powinien być rzut wolny dla Zagłębia. Wychodził Michał Gliwa na 25 metrze. Wybija teraz piłkę. Trzeba przyznać, że jak na razie 10 minut drugiej części tego spotkania nie pokazuje tego, że gramy osłabieni o jednego zawodnika. No pojawili się zawodnicy ofensywni, czyli Bryła, Banaszewski, Korzeniecki, który też ma większe inklinacje do gry ofensywnej niż Kamiński. I wpłynęło to na obraz meczu, bo rzeczywiście zaczynamy tworzyć sytuacje bramkowe. Dwie niezłe akcje tutaj z prawego bocznego sektora i miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać dalej. Ale w ataku teraz Miedź, przedostają się goście prawą stroną boiska. Dominguez wchodzi w szesnastkę, lewa noga, Dominguez strzał na dalszy słupek. No próbował tam wkręcać w piłkę. Co prawda Szwajcarowi ostatecznie to uderzenie nie wyszło. Został przy bliższym słupku Michał Gliwa. No, gdyby ta parabola lotu piłki była zupełnie inna, no myślę, że Michał nie miałby tutaj nic do powiedzenia. Masłowski. Przełożył sobie teraz piłkę nad trątem. Masłowski, znowu podanie otwierające. No ale tutaj Autenecze to nie jest gość z łapanki. To jest przecież gość, który ma dziesiątki meczów rozegranych w La Liga. On na takie podania po prostu się nie nabierze. Teraz dłuższe podanie w kierunku Patryka Bryły. Nie ma spalonego. Patryk Bryła, linia końcowa boiska. Zewnętrzną częścią w szesnastkę jest Korzeniecki. Korzeniecki zatrzymany przez obrońcę Miedzi Legnica. No coś nam się tutaj zaczyna dziać. Wreszcie są akcje, są strzały, są emocje i zapolnik. Lecimy w drugą stronę. Miedź w ataku. Ale zapolnik jest przewrócony bardzo szybki. Przez Dalicia. No tak, Dalic jest najszybszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o nasz zespół. No i pokazał to w tej akcji, bo w pierwszym momencie zapolnik wygrał pojedynek. Troszkę się urwał naszemu obrońcy, ale na kolejnych metrach Dalic łatwo go złapał. Tutaj kolejna niezła sytuacja. Fajnie pokazuje się Korzeniecki przed polem karnym. Teraz gdyby troszkę lepiej opanował piłkę krócej przy nodze, to miałby znowu sytuację do tego, żeby ze światła bramki oddać strzał. Trąd na szesnastkę, tam zapolnik stracił piłkę, Bryła z Ewniakiem, faulowany teraz Szymon Sobczak i to powinna być minimum żółta kartka dla piłkarza Miedzi Legnica i chyba upomniany nasz nowy holenderski kolega. No tutaj Szymon, gdyby się urwał, to w zasadzie wychodzi do sytuacji sam na sam. Ale sygnalizuje to teraz trener Artur Skowronek i cały sztab sędziemu technicznemu, że taka powinna być interpretacja tego zagrania. No mija Rubena Sobczak i ma autostradę do bramki, no naprawdę. Albo trzymamy poprzeczkę równo i pokazujemy w dwie strony identycznie, albo powinniśmy zmienić zawód, no. Masłowski z rzutu wolnego. Wysoko, no widział tam wychodzącego Lenarcika. A gdyby taka bramka padła, to przypomniało mi się od razu trafienie Adama Dei, kiedy graliśmy z Arką Gdynia i z tej samej odległości pokonał Szymona Frankowskiego. Notabene bramkarza naszych rezerw w tym momencie. Tak jest. John Autenecz. Do lewej strony. Jurich Karolina nie utrzymał piłki w boisku. No ma problemy Jurich Karolina w drugiej części tego spotkania. Myślę, że też Michał Masłowski nieco mu tam ciśnienie podniósł. Ale to dobrze, to akurat dobrze, że zawodnicy Miedzi mają problem tutaj z prostymi zadaniami technicznymi. Natomiast my mamy niezły moment. Teraz kiepskie zagranie Jączego i kontra Miedzi. Ruszamy do
bloku obronnego, bo atakuje mieć Legnica. Jończy wraca, wyprzedza Śliwę. Bije jeszcze brawo Jończemu Michał Kliwa. Dobra współpraca tutaj bloku defensywnego z naszym golkiperem. Ale znowu na własne życzenie troszkę tutaj stworzyliśmy sytuację Miedzi. Złe zagranie Jończego w kierunku Dalicia. Przy dwójce środkowego obrońców no nie powinniśmy popełnić takich błędów, bo już tego trzeciego do asekuracji nie mamy. Śliwa. Przewracany Dominguez przez Masłowskiego i to jest żółta kartka numer 3 Michała w tym sezonie. No i tu Masłowski też troszkę go poniosł emocje, bo atak z tyłu na nogi przeciwnika i no gdyby to był atak na Achilles, to też sędzia mógłby tutaj wyciągnąć czerwoną kartkę, bo z tego co pamiętam w przepisach atak właśnie na Achillesa z tyłu teraz jest karany czerwoną kartką. Wiesz co, ja myślę, że teraz niektóre interpretacje zagrań przez sędziów to jest wręcz fizyka kwantowa, bo sędziowie naprawdę są w stanie z wszystkiego się tutaj wywinąć. Za każdym razem te interpretacje są różne. Teraz trąd, dośrodkowanie, zamieszanie w naszym polu karnym. Banaszewski przejął piłkę, rusza prawą stroną. No sporo ożywienia wniósł Max od momentu, kiedy pojawił się na placu gry. Sobczak faulowany teraz przez Czukę i to powinna być żółta kartka, tak jest. No, robi nam się bardzo żółto w drugiej części tego spotkania. No ale tempo też już jest inne niż w pierwszej połowie. W pierwszej połowie nie wiem, czy mieliśmy poza tą kartką Oliveira jakieś napomnienie. Natomiast nie, nawet fauli nie było. Nawet nie było fauli, natomiast teraz na pewno jest ostrzej na boisku, więcej się dzieje i no fajnie, gdyby się przekuło to na sytuację kolejne bramkowe Zagłębia i finalnie na bramkę. Michał Masłowski. Bo tam jest dzisiaj, nie wiem, czy przyznasz mi rację, no wydaje się zespołem, który grając 11 na 11, grając odważnie wysoko, moglibyśmy tutaj ukąsić. Tak, a natomiast grając w dziesiątkę gramy lepiej niż w pełnym zestawieniu, co jest troszeczkę takim paradoksem tego spotkania, ale rzeczywiście, no zupełnie inaczej się przesuwamy, jesteśmy tacy bardziej mobilni. Też myślę, że ta przerwa spowodowała, że gdzieś tam w głowach zawodników pojawiła się ta myśl, gramy w 10 i coś tu trzeba zmienić, bo w momencie, kiedy opuścił boisko João Oliveira, no mieliśmy takie wrażenie, że przez te pierwsze 5-7 minut FC chaos. Nie wiemy, co zrobić, nie wiemy, jak się ustawić, jak się dostosować do warunków, z którymi będziemy musieli obcować do 90 minuty. Tak to wyglądało, teraz okrzepliśmy, na pewno jest też plan, który sztab przedstawił w przerwie dla naszego zespołu i ten plan staramy się realizować. Autenecze na prawą stronę, Hohenhaut do prawego skrzydła, Bruno Garcia, rozegranie z Dominguezem, ale przejmuje piłkę teraz Patryk Bryła, ryzykownie, Patryk troszeczkę chyba na pamięć, szukał Szymona Sobczaka, obok którego jest czterech piłkarzy Miedzi Legnica i właśnie goście w kontrataku, Bruno Garcia na prawej stronie Brazylijczyk, schodzi do środka, lewa noga Garcia, broni Michał Gliwa, ale to kolejny celny strzał w tym spotkaniu. Akurat dobrze, że Garcia podjął decyzję o strzale, bo tutaj wychodzili w przewadze 4-3, do tego jeszcze wygrany pojedynek 1-1 i tutaj mogło być w tej sytuacji różnie. Autonecze przewraca teraz Szymona Sobczaka. Jaka decyzja arbitra, bo przypomnijmy, że Autenecze ma żółtko już w tym spotkaniu, otrzymał je kilka minut temu. No chyba tutaj doszło do przypadkowego zderzenia jednego zawodnika z drugim i kartki ani faulu nie będzie. Ściąga strój rozgrzewkowy Mykyta Peterman, a więc Ukrainiec wypożyczony z FK Mariupol po raz drugi w tym sezonie pojawi się na placu gry. Zobaczyliśmy go w drugiej części spotkania z Resowią Rzeszów i zameldował nam się tam Ukrainiec w tamtym meczu przede wszystkim żółtą kartką, ale też kilka ciekawych podań otwierających drogę do bramki, których niestety nie wykorzystaliśmy. Myślę, że to jest zawodnik dobry właśnie na takie spotkanie, jakie rozgrywamy i na sytuację, jaką mamy, a więc wejście do środka i tutaj blokowanie ataków Miedzi Legnica. Wejdzie pewnie w miejsce Masłowskiego, który został ukarany żółtą kartką i no i też nie jest chyba do końca gotowy jeszcze na grę w pełnym wymiarze. 64. minuta spotkania, cały czas 0-1 na Stadionie Ludowym. Czeka już Marcel Płachta, kierownik drużyny z tablicą świetlną. Peterman ściągnął dres, tylko gotowy, no to za moment będzie zmiana i zejdzie chyba Michał Masłowski. Tam coś widziałem na tablicy, jakąś szósteczkę. Tablica na moment zgasła, ale
w momencie przerwy w meczu. Na pewno tutaj Tomasz Marciniak pozwoli na tą korektę w naszym zespole. Korzeniecki. Ależ fatalnie teraz Nikolas, przejęcie piłki na 20 metrze przez Miedź Legnica. Wraca jednak Korzeniecki, odbiera piłkę. Gliwa do lewej strony. Bryła. Znalazł Masłowskiego i ruszamy teraz 3-3. Masłowski przez środek, no szukał kontaktu z Czuką, aby był rzut wolny. Masłowski na lewą stronę, Bryła schodzi na 20 metr. Bryła, strzał obok bramki. Nie było tam dotknięcia piłki przez holenderskiego obrońcę. Dobra akcja naszego zespołu, zakończona strzałem Patryka Bryły. Strzał niestety nieudany, natomiast cała akcja bardzo, bardzo składna i dobra. Opuszcza boisko Michał Masłowski, w jego miejsce Mykyta Peterman. Czyli zostaje nam jeszcze jedna zmiana, jaką możemy wykorzystać w dzisiejszym meczu. Wojciech Łobociński jak na razie z jedną zmianą w swojej ekipie. Zszedł oczywiście Miłoskowicz. Zmiana wymuszona, także trener tutaj zadowolony z tego, jak zespół realizuje zadania. Bryła otrzymał teraz podanie na prawej stronie, otwierał do Sobczaka, ale to, co można tutaj, Łukaszu, zauważyć w tych akcjach, to to, że nasi zawodnicy bardzo dużo ze sobą rozmawiają i nawet kiedy podanie jest niedokładne, od razu jest ta korekta. Zagraj mi następnym razem w tą stronę, w takie tempo i tak dalej, więc no widać, że tutaj też im mocno zależy na tym, żeby jak najszybciej doprowadzić do remisu. Czuka do lewej strony, urywa się zapolnik Jończemu. Zapolnik na 20 metr, Czuka wyprzedził Korzenieckiego, Czuka piętą odegranie, 16, Czuka zatrzymywany przez Vedrana Dalicia, no ale teraz poklepali tutaj zawodnicy Wojciecha Łobodzińskiego, zwłaszcza to odegranie piętą Śliwy, naprawdę palce lizać. No tutaj Czuka rozpoczął akcję wygranym pojedynkiem 1-1, później podłączył się w pole karne i mimo, że jest to zawodnik grający na pozycji numer 6, to w zasadzie był bliski tego, żeby tutaj stworzyć sobie sytuację do oddania strzału w polu karnym. 67 minuta, rzut rożny dla Miedzi Legnica. Dominguez i Trond to piłkarze, którzy najczęściej wykonują rzuty karne w Miedzi Legnica. Nie inaczej było teraz po dośrodkowaniu Tronta. 40 razy już zagrywał piłkę z narożnika boiska w tym sezonie Trond. Natomiast Dominguez tutaj no, bije wszelkie rekordy, bo przed tym meczem miał już tych dośrodkowań 84. Teraz dwa niecelne podania Patryka Bryły. Musi się mocniej skoncentrować, bo no, były to działania pod półpresją przeciwnika i powinny być wykonane dużo lepiej. Bruno Garcia, kolejny strzał Brazylijczyka, tym razem trafił w plecy Vedrana Dalicia. Gamelby. Duńczyk tak naprawdę w drugiej części spotkania niewidoczny. W ogóle nie atakujemy tą lewą stroną. Wręcz przez moment miałem wrażenie, jakby go już na placu gry nie było, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz dotknął piłkę. Teraz dopiero gdzieś tam pojawił nam się prawy defensor Miedzi Legnica, Dominguez, Szwajcar na prawą stronę. Bruno Garcia już piłka na lewej nodze, wysoka taka świeczka w szesnastkę, Śliwa. Przegra pojedynek powietrzny z Dawidem Ryndakiem. Rindy teraz pędzi do linii bocznej, nabił jeszcze wracającego Śliwę. Najlepszy w tym pojedynku piłkarz Zagłębia, ale pośliznął się Korzeniecki. Czuka, przejęcie piłki, odegranie do zapolnika. No dzisiaj Nikolas jakiś taki bardzo elektryczny od momentu, kiedy wszedł na plac gry. Kilka przewrotek, też takich podań niby otwierających, ale prosto trafiających pod nogi rywala. Nadziewaliśmy się na kontry, no musi tutaj opanować emocje Nikolas. Bo może to się skończyć naprawdę źle, a teraz Sobczak walczy na lewej stronie z wracającym Holendrem. Odegranie jednak Rubena na prawą stronę. Lenarcik, Gamelby, Hauenhout, przez środek Trond. No znowu mieć przechodzi do tego cyklu usypiania, czyli piłka na własnej połowie, wolne, krótkie podania do najbliższego partnera i
czekanie na to, co zrobi Zagłębie, a my czekamy w okolicach koła środkowego na wejście Miedzi. Czuka. Wypychany przez Dawida Ryndaka. On dzisiaj dobrze presuje Ryndi. Piłkarzy Miedzi. Dominguez. Sporo miejsca zostawione w środkowej części boiska. Przerzut akcji na lewą stronę. Karolina. Czuka. Czuka jest aktywniejszy w drugiej połowie. W pierwszej połowie mocno tutaj schowany między środkowymi obrońcami. Natomiast teraz w tej drugiej części spotkania grający troszkę wyżej. 4 bramki, 4 asysty w 19 meczach Hiszpana. ...83% kluczowych podań w tych, jakie wyprowadzał. No ale Czuka akurat to jest piłkarz, który bardziej stara się robić przewagę, jeżeli chodzi o szybkość w ataku, czy też powrocie do piłki. Natomiast Czuka to nie jest piłkarz, który gdzieś tam potrafi powalczyć w powietrzu. No tutaj zdecydowanie najwięcej jakości, jeżeli chodzi o grę o górne piłki, daje Mijuskowicz. Którego już nie ma na placu gry i trzeba przyznać, że od kiedy Czarnogórca na boisku nie ma, to ta współpraca między Autenecze a Hauenhutem no nie wygląda tutaj najlepiej. No i w tym powinniśmy upatrywać naszych szans, bo rzeczywiście ta dwójka grywa ze sobą dużo rzadziej i Holender, który pojawił się na boisku w kilku sytuacjach, zachował się niepewnie. W drugim meczu rozgrywanym o godzinie 18:00 Chrobry Grogów podejmuje Resowie Rzeszów i gospodarze prowadzą 3-2. Pierwsza połowa zakończona wynikiem 2-2. A więc też mocno walczy Chrobry o tą pierwszą szóstkę. Przewaga nad Sandecją w tym momencie 6 punktów. Oczywiście cały czas trwa to spotkanie. No i Chrobry, który przecież miewał swoje problemy. Pamiętamy, jak przyszedł Iwan Żurdziewicz, kiedy po 9 meczach Chrobry zajmował ostatnie miejsce w lidze, a na koniec kampanii zabrakło tam bodajże punktu czy dwóch do tego, że Chrobry zagrałby w barażach o Ekstraklasę. Ale problem akurat słyną z tego, że nie podejmują decyzji pod wpływem impulsu, tylko dają duże zaufanie trenerom i no nieczęsto widać tam zmianę na stołku trenera i nawet 9 spotkań, które nie do końca było udanych w tamtym sezonie, o którym wspominałeś, nie sprawiło, że Dziudziewicz pożegnał się z zespołem. I tutaj cię zaskoczę, bo w poprzednim sezonie, kiedy graliśmy z Chrobrym, rozmawiałem z przedstawicielami z Błogowa, rozmawiałem z zawodnikami i twierdzili, że oni nie mają wręcz wsparcia na Ekstraklasę, to nie jest jakiś mus. Chcą być solidnym pierwszoligowym klubem i doskonale zdają sobie sprawę, że awans do Ekstraklasy wiąże się z podniesieniem standardów meczów, stadion, cała obsługa, organizacja. Wspominaliśmy o tym w trakcie meczu, kiedy graliśmy z Chrobrym, że rzeczywiście jest to klub budowany bardzo rozsądnie i znający swoje miejsce w szeregu. Też mówiliśmy o Puszczynie Połomice, która po prostu chce być solidnym klubem pierwszoligowym, ogrywającym dużo młodzieży, sprzedającym i też mieliśmy potwierdzenie tego w poprzednim sezonie, kiedy sięgali po zwycięstwo w tej całej klasyfikacji Pro Junior System. No i jakby nie patrzeć też troszeczkę przez Puszczę, ten system został zmieniony w tej kampanii. No tak, to prawda, bo rzeczywiście tam dochodziło do lekkiej patologii w końcówce sezonu. Lenarcik rozpocznie od bramki. No tak troszeczkę zagadaliśmy te ostatnie kilkadziesiąt sekund z wiadomych przyczyn, a mianowicie nie działo się nic szczególnego. No mecz wchodzi w taką fazę, że tutaj no jeśli chcemy coś działać, to powinniśmy to zrobić właśnie teraz. Być może jakiś dodatkowy impuls z ławki, została nam jedna zmiana. Być może warto tutaj postawić na Sanogo, który w tej gonitwie z obrońcami, którzy mają żółte kartki na swoim koncie, mógłby dać dodatkowy bodziec. Powiem ci tak, pola manewru to my zbytniego nie mamy. Jest Quentin Sedorf, jest Wamara Sanogo, jest Łukasz Duriszka i Mateusz Popczyk. Możemy również puścić Popczyka. Również młodzieżowiec, a więc tych punktów można by było również pozbierać do tej klasyfikacji Pro Junior System. A za moment nastąpi zmiana w drużynie Miedzi Legnica. Pojawi się na placu gry z numerem 71
Patryk Makuch, a więc piłkarz, na którego muszą uważać wszyscy obrońcy w pierwszej lidze, ponieważ Makuch w tym sezonie zdobył już 10 goli, jest najlepszym strzelcem Miedzi. Dorzucił 7 asyst, no i ta statystyka, o której mówiłem, a więc oddał 89 strzałów w tej kampanii, z czego 34 były celne. Jestem ciekaw, czy zmieni Zapolnika 1-1 na tej pozycji. Opuści boisko z numerem 27 Bruno Garcia. A więc Brazylijczyka już nie będzie na placu gry. No Makuch mocno wystrzelił w poprzednim sezonie w barwach IKS-u Bełchatów na wypożyczeniu. W 16 meczach 3 gole. Później już w Miedzi w 17 spotkaniach 2 trafienia. No, teraz kibice Miedzi skandują imię i nazwisko Patryka Makucha, no bo doskonale zdają sobie sprawę, dzięki kogo trafieniom są w miejscu, w jakim są. I teraz Roszada, Kamil Zapolnik na pozycji numer 7, czyli prawoskrzydłowego, a Makuch zajął pozycję numer 9. I rzut wolny teraz dla drużyny Miedzi Legnica, chyba żółta kartka, tak? Czyżby Dawid Gojny? Przyznam ci szczerze, że spojrzałem akurat w notatki i... Nie wiem, też przeoczyłem sytuację. Natomiast teraz sytuacja, w której to Miedź otwiera piłkę krótko od swojej bramki, próba wysokiego pressingu naszego zespołu, natomiast no znowu w jakiś sposób nie był to pressing zorganizowany. Atakuje Miedź Legnica, prawa strona boiska, Śliwa, dośrodkowanie, przeleciała piłka nad całym polem karnym Zagłębia i chyba już opuściła boisko w momencie dośrodkowania, bo pokazuje teraz sędzia liniowy, żeby rozpoczął od bramki Michał Gliwa. Troszeczkę zaskoczony Wojciech Łobodziński, który pokazywał, że nie wierzy w to, że ta piłka już była za boiskiem. No ale też oczywiście tutaj zawsze przyjemne relacje, jeżeli chodzi o drużynę z Legnicy, także zero szczypliwości. Przyznam szczerze, że tutaj chyba 50-60 minuty to tak naprawdę mocno sparingowo, piknikowo, jeżeli chodzi o otoczkę tej rywalizacji. Teraz uruchomili się troszkę kibice Miedzi, którzy... Ale teraz Patryk Bryła pięknie zgasił piłkę na 20 metrze. Odegranie do Sobczaka. Sobczak atakowany przez obrońców Miedzi. Nie było faulu. Zapolnik. Dominguez dopatrzył się na prawej stronie Makucha. Szansa teraz gości. Pędzi ile sił Makuch. Prawą stroną boiska Makuch i kasuje tą akcję wracający Dominik Jończy. Makuch próbował płasko po ziemi poszukać na 6 metrze Czuki. Wbiegał także Maciej Śliwa środkiem placu gry. Groźna sytuacja Miedzi. Wyszli z przewagą liczebną, natomiast dobra interwencja Jączego w polu karnym. W 31. kolejce zagramy na wyjeździe z Podbeskidziem. Niedziela, majóweczka, 12:40. Trwa mobilizacja kibiców na wyjazd do Bielska-Białej, także myślę, że będzie naprawdę konkretnie, jeżeli chodzi o trybuny. Później wracamy do Sosnowca. 9 maja spotkanie z Sandecją, a teraz strzał Zapolnika z 25 metrów, środek bramki, prosto w ręce Michała Gliwy. I wróćmy jeszcze do tego naszego terminarza. Później Stomil Olsztyn, 14 maja, godzina 20:30. I zakończymy sezon na wyjeździe spotkaniem z Chrobrym Głogów. Ten mecz 21 maja o godzinie 18:00. Patrząc na terminarz, to wydaje się, że ten mecz ze Stomilem może być kluczowy tutaj dla naszego zespołu, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie na koniec sezonu. No tak, mówiliśmy o tych 3 porażkach Miedzi, no i 2 razy Miedź przegrała ze Stomilem. Trójeczkę Miedzianka dostała na wyjeździe, 2 bramki u siebie, mimo tego, że Miedź prowadziła 1-0 do przerwy. Ten trzeci mecz przegrany z ŁKS-em Łódź. Banaszewski,
No zamykany w środkowej części boiska. No nie ma do kogo podać. No wypchnięty dobre 10-15 metrów. Wrócił na swoją połowę, podał do Dalicia. No teraz próbujemy się gdzieś tam rozproszyć. Autenecze. Jeszcze raz Hiszpan wyskakuje zza pleców Sobczaka. Banaszewski poradził sobie ze Śliwą, poradził sobie z Czuką. Odegranie do Korzenieckiego. Korzeniecki do Sobczaka. Sobczak, no, sugerował tutaj, że był faulowany przez Autenecze, ale nie był. No, odpychał tutaj Sopel Hiszpana, szukał faulu. Chciał się wycwanić tutaj w tej sytuacji Sobczak. Wie, że tutaj obrońca jest zagrożony drugą żółtą kartką. Świetna akcja Banaszewskiego, wygrał pojedynek z dwoma zawodnikami, nie złapił piłka od Korzenieckiego, natomiast Sopel no, nie miał szans tutaj wygrać tej pozycji i szukał wymuszenia rzutu wolnego. Ja no, myślę, że nie jest nikt w stanie przeaktorzyć w tej kolejce w tym tygodniu, tak jak Yuri Ribeiro podczas ostatniego meczu. Tak swoją drogą zastanawiałem się, czy czasem tutaj nie powinno być po analizie VAR-u czerwonej kartki i zawieszenia zawodnika, bo to jest naprawdę śmieszne, żeby tak odgrywać rolę, jak zrobił to Yuri Ribeiro po rzekomym popchnięciu Fornalczyka. No, na ten moment jedyną karą dla zawodnika jest to poczucie wstydu, bo wszyscy dzisiaj w erze telewizji... Jeżeli kiedykolwiek miałeś takie poczucie, bo to też, wiesz, niektórzy nie mają. No być może, dokładnie. Jeśli jest, rzeczywiście brakuje mu pokory i nie ma w sobie gdzieś tam poczucia wstydu, to pewnie nie wpłynie to na niego w żaden sposób, ale dzisiaj ta dostępność jakby materiałów jest tak szeroka, że no nawet dzisiaj przy transmisji meczu Mieć Zagłębie poruszamy ten temat. No nie to, żebym nawiązywał tutaj do brata pana sędziego dzisiaj prowadzącego, natomiast no również on wtedy prowadził akurat brat to spotkanie. Natomiast mam nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej w następnych meczach, bo wcale się nie dziwię, że później gdzieś tam kibice się śmieją z tych sytuacji boiskowych, no ale sami zawodnicy do tego doprowadzają. Apelujemy do zawodników, żeby jednak skupieni byli na grze w piłkę. Tak jest. A aktorstwo ewentualnie po zawieszeniu butów na kołek. Czuka. Hiszpan teraz w środku. Zagranie na lewą stronę. Yuri Karolina. Ponownie Czuka. No zostawiamy sporo miejsca tam na 35 metrze. Bardzo wyrachowana jest Miedź w tym meczu. W zasadzie wygląda to tak, jakby chcieli najmniejszym nakładem sił zdobyć tutaj w tym meczu 3 punkty. No miałem takie wrażenie po tej pierwszej części spotkania, że przedreptali wręcz tą pierwszą połowę. Nawet się mocno nie zgrzali. Nie wiem, czy któryś z zawodników po tej pierwszej połowie musiałby iść pod prysznic, bo naprawdę no, było to bardzo wolne, naprawdę ślimacze tempo. A teraz Haugenholt pod linią końcową, zagranie do zapolnika broni. Gliwa, jeszcze zamieszanie, kto tam wybije piłkę. Mykita Peterman, Ukrainiec ciągnie rywala, ale ostatecznie rzut wolny dla Zagłębia. No przyznam ci szczerze, że zadrżałem, jak już użył gwizdka arbiter, bo... Spodziewałeś się, że... Spodziewałem się tam na wapno wskazania po tym... Nie, drugi raz rozpoczął grę Michał Gliwa i wraca arbiter ponownie do tego, żeby Gliwka wprowadził piłkę do gry z własnego pola karnego. Proszę mi wytłumaczyć dlaczego. No, piłka była w miejscu, piłka była w miejscu wyznaczonym. No zbyt nadgorliwy tutaj sędzia w tej sytuacji jak najbardziej. Tym bardziej szkoda tej pierwszej sytuacji, bo Michał chciał szybko wznowić atak naszego zespołu. Śliwa na lewej stronie, otrzymał podanie od Makucha. No też Maków po wejściu na boisko szuka takich okazji do przyspieszenia, do urwania się do skrzydła. Zrobił to już dwukrotnie, zagrywając piłkę z prawej flanki, a więc z tej strony, którą najczęściej Miedź atakuje w tym sezonie. Natomiast u nas przygotowywana jest zmiana. Minuta 84, faulowany Dominik Jończy, a u nas... Już przygotowana tablica świetlna, czeka Artur Skowronek. Nie wiem, kto wejdzie, bo nie spoglądałem. Rozgrzewa się Sanogo, Popczyk. Nie, Sanogo wejdzie. Sanogo wejdzie, Quentin Sedorf się rozgrzewa. Tak jest, no to Wamara Sanogo i będzie to zmiana numer 5. Czyli wykorzystamy już cały wachlarz możliwości.
dostępny na to spotkanie. Sanogo ostatnio strzelił bramkę z Puszczą Niepołomice w ostatnich minutach, wytrzymując presję przy rzucie karnym. Kto wie, czy tutaj w tym meczu również nie będzie miał okazji w ostatnich minutach na to, żeby wywalczyć dla naszego zespołu jeden punkt. Czekajmy, Szymon Sobczak, 20 metrów. Sobczak zauważył na prawej stronie teraz Ryndaka. Ryndak, dośrodkowanie, trafiony w plecy Karolina. Dalić. Pokazuje teraz, aby pokazali się koledzy do gry. Banaszewski zaczepiany tutaj od tyłu przez Karolinę. Nie było faulu i kontruje mieć. Makuch ucieka lewą stroną boiska. Wraca teraz Ryndak. Makuch zatrzymał się, obrócił. Odegranie do Karoliny. Schodzą z rozgrzewki piłkarze rezerwowi Miedzi Legnica. No rzucił teraz plastronem Krzysztof Drzazga. Atakuje mieć. Makuch w pole karne. Śliwa. Blokowany przez wracającego Mykytę Petermana. A zdenerwowany chyba Drzazga, bo nie wejdzie na boisko. Prawdopodobnie. A wejdzie natomiast Szymon Matuszek, a więc doświadczony stary ligowy wyjadacz. Tak jest, no najbardziej chyba kojarzymy go z Górnika Zabrze i występów właśnie w tym zespole. No i będzie to rzeczywiście ostatnia zmiana w zespole Miedzi, także dzisiaj trener Łobudziński skorzysta tylko z trzech zawodników rezerwowych. Znaczy poczekajmy, no jest 85. minuta, na razie tak się przynajmniej zapowiada. Ale będzie to już trzecia zmiana, czyli jakby trzeci moment, kiedy dokona zmiany. Tak, masz rację, przepraszam. Mieliśmy już dwie oczywiście, można tylko trzy przerwy wykorzystać. Teraz dośrodkowanie zbyt mocne, wychodzimy z akcją. Banaszewski, lewa strona boiska. Patryk Bryła do środka, znowu Banaszewski, blokowany teraz przez zawodnika Miedzi, ale utrzymujemy się przy piłce. Szymon Sobczak wpada pole karne i rzut karny dla Zagłębia, tak jest! Mamy jedenastkę, 86. minuta. Szymon Sobczak przewracany przez wracającego... Karolinę. Czyli zawodnika, który rzeczywiście tutaj... mocno nerwowo wszedł w tą drugą połowę i być może wyciąga do nas rękę właśnie na to, żeby... Pytanie, czy wcześniej, gdyby wszedł Amara Sanogo po pierwsze, mielibyśmy rzut karny? Po drugie, czy wykorzystywałby go Amara Sanogo, bo zapewne nie byłoby już Szymona Sobczaka? Jak będzie z tą zmianą? No czeka teraz Francuz. No spadło nam to. Mamy 11, 14 goli w tym sezonie Szymona Sobczaka. Spadło nam to z nieba, tutaj Miedź wyciąga do nas rękę, fajna akcja naszego zespołu, natomiast Szymon zrobił z tego maksa, bo był wyrzucony gdzieś tutaj poza światło bramki i wykorzystał to, że nadbiegał przeciwnik, złapał kontakt z nim i wywalczył rzut karny dla naszego zespołu. Trzeba go jeszcze teraz wykorzystać. Szymon Sobczak wykorzystywał już rzuty karne. 7 jedenastek w tym sezonie, a więc połowę dorobku. Sobczak, strzał i gol! 1-1! Można powiedzieć, wracamy z dalekiej podróży w tym spotkaniu. Grając w dziesiątkę, zaryzykowaliśmy. Poszliśmy do samego końca i to się opłaciło. Ożywili się teraz kibice na Stadionie Ludowym w Sosnowcu i mają ku temu powody. 1-1. No i zmieniamy zupełnie koncepcję, bo w miejsce Sanogo pojawił się przy linii bocznej już Duriszka, który wejdzie w miejsce Ryndaka, także będziemy tutaj bronić tego wyniku. Sopel zostaje na placu gry, natomiast zobaczymy, czy my jeszcze tutaj będziemy atakować, czy skupimy się na obronie tego wyniku 1-1. Schodzi z boiska Dawid Ryndak, żegnany brawami. No myślę, że z perspektywy Wamary Sanogo sytuacja troszkę niezrozumiała. Czekasz przy linii bocznej, masz za moment wejść, odwrócić ewentualnie losy tego spotkania, a tu w tym momencie jest rzut karny. Twój potencjalny rywal z linii ataku tego gola zdobywa, gol numer 15 Szymona Sobczaka w tym sezonie i zmienia koncepcję trener, tak? Już wzmacniamy tutaj defensywę, teraz Duriszka przewraca rywala i rzut karny, matko boska, nie wierzę, Duriszka wszedł na boisko 10 sekund temu, pierwszy kontakt z rywalem i od razu jest jedenastka. To jest jakieś szaleństwo, to jest wręcz niewyobrażalne, co się dzieje w tym spotkaniu. No niepojęte tutaj zachowanie Duriszki, obiegł go przeciwnik, wbiegł w jego tor biegu i mamy rzut karny dla drużyny Miedzi. Także sytuacja, no, to ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Rzadko kiedy odbiera mi głos i to, co chcę wyrazić, ale...
No nie jest to zmiana, którą zapamiętamy jako kluczową. Wchodzi Duriszka po to, żeby wzmocnić linię defensywy i przy pierwszym kontakcie robi rzut karny. Patryk Makuch, szansa na 11 gola w tym sezonie. Ósmy rzut karny Miedzi Legnica w tej kampanii. No cała nadzieja w Michale Gliwie. Patryk Makuch strzela i blisko obrony, ale nie obronił. Nie obronił tego strzału Michał Gliwa. 2-1, prowadzenie Miedzi Legnica. No ciężko tutaj jeszcze wierzyć w to, że będziemy w stanie odwrócić losy meczu. Natomiast no dopóki piłka w grze, musimy się starać. Naprawdę, nie mieliśmy emocji w pierwszej części spotkania, oprócz tej czerwonej kartki i rzutu karnego, ale ta druga, kiedy wydawało się, że to my zostaliśmy podpięci do tlenu i wypracowaliśmy sobie przynajmniej ten jeden punkt, minutę później faulujemy rywala, dokładnie Łukasz Duriszka, przewrócony Kamil Zapolnik. No i teraz zmiana, schodzi Czuka, wchodzi Matuszek. Czwarty rzut karny wykorzystany przez Patryka Makucha w tym sezonie. No jeszcze była to sytuacja, która była totalnie niegroźna, czyli gdzieś w narożniku pola karnego. Szymon Matuszek tutaj już na placu gry. 119 meczów w Ekstraklasie. 141 meczów w barwach Górnika Zabrze. W spotkaniach Miedzi Legnica dzisiaj po raz 56. A my znowu tracimy gola w końcówce. No niezrozumiałe to, co dzieje się w ostatnich minutach tej konfrontacji. No tak się zastanawiam, czy ta zmiana Dawida Ryntaka była konieczna w tej minucie, że akurat tutaj trener postawił na Duriszkę, który miałby grać na prawej obronie. Z jednej strony, okej, rozumiem, jest zmęczony już Dawid Ryntak, sporo się napracował dzisiaj na tej prawej stronie. Ale grał dobry mecz. Tak, grał dobry mecz, no ale trener jednak chce dać trochę świeżości. Duriszka też jest wyższy przy ewentualnych dośrodkowaniach. Te pojedynki powietrzne jakby ma lepiej opanowane, no ale... No teraz oczywiście możemy gdyby oczywiście Łukasz nie sfaulował, mówilibyśmy dobra zmiana i tak dalej, no sytuacja jest taka, a nie inna, przegrywamy 1-2, jeszcze tutaj walczymy w tym spotkaniu, nawet umknęło mi chyba, ile została przedłużona druga część tego spotkania. Matuszek daleko wybija teraz piłkę, jeszcze Patryk Makuch wbiega między Duriszką a Daliciem. Makuch, 20 metrów, Makuch. Jeszcze strzał blokowany przez Dalicia i będzie rzut rożny. No ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć w ostatnich minutach tego spotkania. Ja nie wiem, czy ten karny tak mocno nas tutaj jakby zarazem ucieszył, ale rozluźnił, czy... No to była pierwsza sytuacja w zasadzie po wznowieniu gry przez Miedź, więc... No straszne zrządzenie losu gdzieś i tutaj brak koncentracji Duriszki. Rzut rożny, dośrodkowanie, wychodzi Gliwa, piąstkuje poza szesnastkę, Banaszewski. Tak sobie wystawił piłkę do kontrataku, że od razu uderzył z niej trąd. Czyli co? Czyli się potwierdzi, panie Łukaszu, statystyka. Czyli jak... Tracimy gole jako pierwsi, po prostu nie punktujemy w tym sezonie. No i dzisiaj prawdopodobnie również tak to będzie wyglądać. No wszystko w to wskazuje tutaj w końcówce. Miedź raczej jest na tyle doświadczonym zespołem i ma taką jakość zawodników, że nie sądzę, żeby tutaj padła jeszcze bramka dla naszego zespołu. Patryk Makuch schodzi do środka, odegranie do Domingueza, ależ teraz niewiele brakowało. A Szwajcar mógł tutaj podwyższyć na 3-1. Na całe szczęście nieporozumienie między zawodnikami Miedzi Legnica. Michał Gliwa, dalekie teraz wybicie, szukamy jeszcze przewagi właśnie tego typu zagraniami. Dominik Jończy zawędrował gdzieś tam pod pole karne rywala. Jończy z odegraniem do Patryka Bryły. Bryła
Dośrodkowanie Korzeniecki, minięty teraz piłką po strąceniu przez Matuszka. Jurij Karolina pędzi ile sił lewą stroną boiska. Urwał się jeszcze do boku Makuch. Makuch stracił piłkę na rzecz Korzenieckiego. Patryk Bryła. Tym razem na prawej stronie boiska. Bryła do środka. Sobczak odwrócony plecami do bramki przyjął piłkę. Z Korzenieckim. Korzeniecki nieczysto trafił w piłkę. I Dominguez na lewą flankę. Jest tam znowu trąd. Patrzy na zegarek arbiter, ale gramy dalej. 4-5 teraz w doliczonym czasie gry. Patryk Makuch. Już będzie tutaj trzymał piłkę i... Korzeniecki do prawej strony, Banaszewski zobaczył jeszcze, czy nie pędzą za nim rywale. Banaszewski no szuka wsparcia, Bryła teraz przyspieszył na prawej stronie, otrzymał podanie. Jończy, Bryła, zagranie w pole karne, wchodzi Banaszewski, ale nic z tego nie będzie i za moment zapewne zakończy to spotkanie Tomasz Marciniak. Spojrzał na swój zegarek i chyba poczeka po prostu na wybicie już Lenarcika. Dwanaście porażek w tym sezonie. Za moment może być 13. Jeżeli tutaj nic się nie zmieni już w ostatnich sekundach tego spotkania, ale jeszcze Szymon Sobczak wpada w pole karne, wracał Tenecze, minął się z piłką. Sobczak no troszeczkę przekombinował, teraz napastnik Zagłębia, zagranie do Banaszewskiego, ten z odegraniem do Jończego. Gdzieś ta piłka tam się zawinęła nad obrońcami Miedzi Legnica. Jeszcze sędzia nie kończy meczu, więc mamy szansę zagrać dłuższe podanie w kierunku pola karnego. Patryk Bryła w polu karnym faulował wracającego Matuszka i to będzie chyba jeszcze żółta kartka dla Patryka, a to oznacza, że na pewno nie zagra w spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W wyłączonym czasie gry żółta kartka ma podmianę zawodnik Zagłębia z numerem 7 Patryk Bryła. To tak, jeżeli dzisiaj Miedź wygra, 19 zwycięstwo, 65 punktów, no i przed meczem Widzewa przewaga 9 oczek na 4 kolejki przed końcem. My natomiast, jeżeli przegramy, no to musimy czekać na to, co zrobi Puszcza Niepołomice. Resowia remisuje z Chrobrym Głogów 3-3, natomiast my przegrywamy. Przegrywamy mecz z liderem 1-2 i tak naprawdę... Łukaszu, na własne życzenie, bo wychodzimy z ciężkich warunków. Gramy w dziesiątkę od 30 minuty, doprowadzamy do remisu i tracimy. Minutę później tracimy gola po rzucie karnym. Ciężko cokolwiek powiedzieć, także może po prostu się pożegnajmy. Za to spotkanie dziękuję. Łukasz Walczak. Michał Grzyb, pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.